Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, czasami więcej niż jednego, tak jak dzisiaj, i zadajemy im trudne i interesujące i dociekliwe pytania. Szukamy tego, co ich napędza i tego, jak zaprojektowali swoje życie. To jedno z ostatnich nagrań w starym studiu. Niedługo zobaczycie making of nowego studia i od września mniej więcej zaczniecie oglądać materiały z dużo więcej przestrzeni niż te nasze 11,5 metra kwadratowego. Ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszamy Was bardzo serdecznie do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy i na YouTubie ten dzwoneczek się przyda. Na Apple dawno nie dostaliśmy pozytywnych komentarzy, na pewno nam się to przyda. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o projektowaniu życia i biznesu, zapraszamy Was bardzo serdecznie do newslettera. zaprojektujswojeżycie.pl/newsletter. Co tydzień piszę dla Was niesamowite teksty. Wypuszczamy je w poniedziałki. Mam nadzieję, że to będzie dla Was zawsze dobra pigułka, żeby nabrać energii i inaczej myśleć o nadchodzącym tygodniu. A dzisiejszymi gośćmi są Ania i Bartek Dawidowscy. Dzień dobry, witamy. Sail Oceans, czy Trimaran Poly. Od 6 lat jesteście na Karaibach i już Was nie lubię, ale zobaczymy, może uda się to poprawić w tej rozmowie. Albo pogorszyć. Możliwe, no bo Wasz model zaprojektowania życia zaprowadził Was w dość ekstremalne, ale marzenie wielu osób, tak? To nie on nas zaprowadził, tylko my jego. To wyście zaprojektowali. Tak, bo na tym polega właśnie to projektowanie, że to my sobie... Czyli wy projektujecie swoje życie. Większość gości mówi, że upiera się, że tego nie robi. To jak to wyglądało? Skąd pomysł, żeby spędzać całość czy większość swojego życia na Karaibach? Ania patrzy na mnie, to w takim razie powiem. To jest ten początek. Dobra, to jest ten początek. To jest ten początek. To ten początek to datuje tak mniej więcej, jakbym miał jakieś jedno pojedyncze wydarzenie tutaj wzniecić na ten temat, to chyba genezą jest taki spacer po Motławie, na którą zresztą wróciłem w pięknym stylu parę tygodni temu naszym pływającym domem. I tam właśnie kiedyś w 97 roku przeprowadziłem taką krótką, acz konkretną rozmowę z moim kumplem. W 97? Tak, w czasie regat szliśmy sobie, tak gadaliśmy o byle czym i byliśmy wtedy obydwaj inżynierami w IT. Tak, wtedy już IT istniało. I stwierdziłem, Krzychu, wiesz co, technologia idzie tak szybko do przodu, że za chwilę będziemy mogli sobie kupić łódki i będziemy siedzieć na nich i klepać w komputer. No i trochę się pomyliłem na dwóch frontach. Jedno to, że to zajęło więcej niż kilka lat, tylko jak tak mniej więcej 20. A drugie to to, że już nie byłem dawno w tym czasie inżynierem IT, tylko pilotem. Ale okazało się, że jak w którymś momencie będąc w korporacji stwierdziłem, że jeśli tu zostanę, to w mojej przyszłości jest jakieś ludobójstwo, to stwierdziłem, że muszę z tego wyjść, muszę coś zrobić i moim wyjściem awaryjnym właśnie z takiego schematu było latanie, bo mimo, że pracowałem dla dużej firmy, to jednak byłem sobie swoim własnym szefem, sam sobie układałem plan, no i nie dość tego dało mi to wolność finansową, summa summarum na koniec, do tego właśnie, żeby zorganizować tak życie, jak żeśmy zorganizowali. Czyli krótko mówiąc... Zostałeś pilotem? Tak. Jak długo to zajęło? Dokładnie mniej niż 1000 dni, bo tak się uśmiałem. Od zera do linii lotniczych. Aż tak? Tak. Jakub Benke tutaj był, opowiadał, jak z szefa agencji marketingowej został pilotem Airbusa i Boeinga równocześnie. To też bardzo dobry odcinek był. No to rozumiem, że w 1000 dni znalazłeś sobie nowy zawód, tak? No mniej więcej, tak. Znaczy ja już znalazłem troszkę w trakcie tego, bo najpierw, przyznam szczerze, że najpierw zacząłem latać zupełnie dla hece, tak? Okay. Bo się nudziłem. No miałem tylko dwa fakultety, dwie firmy i się nudziłem jeszcze, więc sobie jeszcze zrobiłem papiery do latania w międzyczasie. Ale jak zacząłem latać i zacząłem się kręcić wokół tego całego latającego towarzystwa, to nagle wyszło, że i zaczęli mnie wkurzać, że tak powiem, ludzie w tym całym korporacyjnym systemie, to nagle tak jakby zaczęło mi świtać, że może to jest właśnie wyjście awaryjne z tego wszystkiego i które obyłoby się bez żadnego rozlewu krwi. To jak z pomysłu w 97 roku dochodzi się do wyjazdu w 2015 chyba, tak? Tak, dokładnie. Jak ta mechanika działa? Powiem tak, część tej mechaniki jest kompletnie niewyjaśniona i to bardziej jest coś na zasadzie kobiecej intuicji, której okazuje się mam dużo. Ja czułem, że to wyjdzie. Nie miałem bladego pojęcia przez większość czasu jak, dlatego że przez większość tego czasu stać mi było na koło ratunkowe, a nie na całą łódkę. Mhm. Ale jakoś robiłem te decyzje życiowe, jak spojrzałem w tył później, okazało się, że zrobiłem dobre zakręty.
Między innymi ten zakręt z tym pilotowaniem. Bo to dało mi w efekcie końcowym, po tych 15 latach, dało mi plan, który mogę sam sobie aranżować, dużo czasu wolnego i całkiem przyzwoite finanse. Bo piloci nie zarabiają małych pieniędzy. Ci na, powiedzmy, tak zwanym topie, czyli latający tymi transatlantykami i tak dalej, tak, to jest bardzo dobra kasa. Natomiast ci, którzy zaczynają, to jest tragedia. A jak długo od zaczynania do latania transatlantykami? To zależy od tego, jak się rynek ułoży i też jak człowiek ciśnie mocno i jest jak mocno ambitny. Ile godzin wylata, tak? Tak, to też ile godzin wylata, to jest jedno, ale drugie jest to, że chętnych na jedno miejsce do linii dużych lotniczych, gdzie lata się dużymi rzeczami za duże pieniądze, z fajnymi planami, z fajnymi kontraktami, jest na ogół dwucyfrowo na jedno miejsce, co najmniej, minimum, tak? No i tutaj trzeba po prostu użyć dużej inwencji twórczej i automotywację pokazać do tego, żeby przeskoczyć to wszystko i jakoś mimo wszystko zabłysnąć w tym tłumie, tak? No i ja pamiętam, zrobiłem jeden taki dość mocny numer, bo tak fajnie się zdarzyło, że ja latałem dla takiej małej firemki, która była własnością dużej w linii lotniczej i w związku z czym dużo ludzi, z którymi ja latałem jako kapitanami, kiedy ja byłem drugim pilotem, poszło do tej dużej firmy, w związku z czym ja znałem masę ludzi tam. I pierwsze, co zrobiłem, to wlazłem na bezczela do ich takiego pokoju, gdzie tam cała poczta do wszystkich jest w tych wszystkich szufladkach, każdy ma swoje imię i napisałem 80 próśb i spojrzałem w swój logbook, czyli tą taką książkę lotów, spojrzałem wszystkich, z którymi latałem więcej niż jedną godzinę, bo stwierdziłem, że może mnie będą pamiętać i do każdego z nich napisałem personalny list proszący o rekomendację, żeby wysłali do kierownictwa. Ile osób wysłało? Wysłało 30 osób. Wow, to jest całkiem... 1/3 ponad. No tak, ja wysłałem około 100 tych listów i, okay. I 1/3 wysłała i jak dostałem zaproszenie znaczy jak byłem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, to rozmowa była tak mniej więcej luzacka jak tutaj teraz, okay. Bo to było tak, panowie spojrzeli w papiery i było tak... Dużo rekomendacji jeszcze nie mieliśmy, tak? No, to się wykazałeś. Tego jeszcze nie było. Bo ludzie takie mieli po 2, 3, no może 8 najwięcej, tak? A ja miałem 30. I to jeszcze z firmy, z wewnątrz. A drugie pytanie. No mieliśmy do ciebie jakieś pytania, ale miałeś średnią tyle i tyle w testach. W testach i na studiach, więc no nie będziemy cię ubliżać. Okay. No i mnie przyjęli. Czyli te 1000 dni, które robiłeś, to też było bardzo zaangażowane, żeby się tego nauczyć. Tak, mocno. I jeżeli mogę to coś w ogóle sprzedać, ktokolwiek chce to wziąć, to teraz już jestem tego pewien, wtedy robiłem to bardziej intuicyjnie, a teraz wyszło to na wierzch jakoś do mojej świadomości, że różne duże rzeczy, które zrobiłem w życiu, jak się rzuciłem na nie, to rzuciłem się na nie z pełnym sercem, z pełnym przekonaniem, absolutnie bez reszty. I zauważyłem, że po prostu tylko tak i w ten sposób można coś załatwić, coś dużego załatwić. Mm-hmm. I to działa. Jeżeli masz absolutne przekonanie, jeżeli stoisz za tym... Czyli fokus. Tak, czyli absolutny. Fokus. Skupienie taki, na celu taki, i dążenie do tego. Dokładnie w to miejsce. I to nie ma siły. To jest tylko kwestia czasu. To nie jest kwestia czy, tylko jest kwestia czasu. I tak samo było z tą łódką tak naprawdę. W takim bardzo długim... To ja zaparkuję jeszcze tą łódkę, bo chciałem... A nie jak ty się dałeś przekonać, żeby się spakować? Bo ty prowadziłaś swoją własną firmę finansową, tak? Pracowałam dla jednej z firm. Ja generalnie skończyłam Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i no jakoś tak moja kariera, znaczy moja kariera, moje takie plany, cele, marzenia były mocno skoncentrowane wokół tego, że chciałam zarządzać firmą. Chciałam mieć firmę, czułam w sobie... Być szefem. Tak, dziękuję. Ja to uczcie kiedyś też sobie miałem, rozumiem to. Ja po prostu zawsze czułam, że jestem prezesem urodzonym i tak w ogóle się okazało, że w ogóle pierwszą pracę, którą dostałam, zostałam w ogóle prezesem spółki. Wow. I to był startup, który... To była pierwsza praca. Tak, to byłam na 4. roku studiów, poznałam ludzi, którzy stworzyli Bankiera w portal finansowy. No i stworzył się taki zespół kilku osób, no i ja byłam jedyną kobietą w tym zespole, ale okazało się, że faktycznie każdy z nas miał jakieś różne cechy osobowościowe, no i ja byłam osobą, która najbardziej właśnie wchodziła w tą rolę takiego układania wszystkiego, takiej strategii, wizji. No i się okazało, że właściwie po jakimś czasie ten zespół się trochę wykruszył. My tam działaliśmy na jakichś wirtualnych, na początku udziałach przez tego anioła biznesu, bo to właściwie ta osoba to była takim aniołem biznesu. Ja zostałam w końcu i okazało się, że pojawił się inwestor, który też był związany z innym dużym portalem finansowym w Polsce i on zainwestował w
ten pomysł, bo to był pomysł budowy portalu finansowego, ale dla firm, który zajmuje, będzie zajmował się pozyskiwaniem kapitału. Mhm. Więc to była bardzo taka nisza wtedy, bo to było już 2004-2005 rok. No i faktycznie te finanse dla przedsiębiorstw, w ogóle internet, e-commerce, to dopiero się działo. No i ja właśnie zostałam prezesem, dostałam zrazu pieniądze, ludzi, no totalnie bez doświadczenia. Jeszcze taka z dużą... Ale byłaś szefową, tak jak chciałaś, tak? Tak, byłam szefową, ale oczywiście też była dużo też taki braku pewności siebie przez to brak doświadczenia, bo jednak skończyłam studia ekonomiczne, ale studia no w ogóle nie przygotowują nas do praktyki, tak? Mhm. I oczywiście to było marzenie, ja się w tym super odnajdywałam, ale oczywiście po drodze popełniłam też sporo błędów i też zostałam rzucona mocno na głęboką wodę. Potem wspólnicy zrobili mi jakąś fuzję, dostałam ludzi z umową o pracę, bez możliwości jakoś takich rozłączenia, bez stałych przychodów, więc to było takie parę lat, które dla mnie były super z punktu widzenia takich ambicji, dużo fajnych projektów. Za chwilę okazało się, że zaczęliśmy doradzać dla spółek, które wchodzą na giełdę, staliśmy się autoryzowanym doradcą, robiliśmy projekty dla dużych spółek giełdowych. Czyli ten biznes rósł. Tutaj zaraz, tutaj na Książęcej wiele razy. A tutaj po sąsiedzku. Występowałam po sąsiedzku na różnych wykładach, robiliśmy raporty giełdowe, więc to było takie fajne, to z punktu widzenia moich takich, może być takich pasji, takich celów, marzeń. Mm-hmm. Nie przynosiło to dużych pieniędzy, ale no to miałam właśnie 6-7 lat. Tuż po studiach to było dla mnie doświadczenie. Tak, to było takie budowanie doświadczenia i też chyba jakoś tak czułam, że to bardziej mi sprawia więcej przyjemności, takiej radości i takiego realizowania się. Ale oprócz tego czułam w sobie, że mam taką jeszcze... taką nutkę takiej odwagi, robienia rzeczy i nietuzinkowych. I w pewnym momencie właśnie pojawił się Bartek. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się na nartach we Włoszech. Okay. Ja wtedy też tak już byłam w takim momencie, że powoli... Tak, już byłam chyba kilka lat w tej firmie i czułam, że jestem gdzieś już takim trochę... takiej trochę złotej klatce, bo też mieliśmy takie trochę problemów finansowych, mimo że dalej miałyśmy fajne projekty i tak nie wiedziałam, co dalej. I czułam, że... No i ten pomysł Bartka, który nagle on mi powiedział, jak zaczęliśmy się spotykać, nagle... Ale powiedział ci przed, znaczy na początku znajomości. Generalnie historia jest taka, że zaczęliśmy się spotykać, tak? Zaczęliśmy się spotykać i jak już ciekawe, tak minęło parę miesięcy, ta historia już w ogóle była... Gości u nas czasami dowiadują się ciekawych rzeczy, wiesz? Ja na przykład nie wiedziałam o tych karteczkach, w ogóle pierwszy raz się dowiedziałam o tych referencjach twoich. Ale ta historia, jak właśnie do tego doszło, to już wiele razy w wielu mediach była pokazywana i gdzieś tam mówiliśmy o niej. No i tak parę miesięcy po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, zaczęło być powoli bardziej poważnie, no to tak generalnie stwierdziliśmy, że czas ustalić pewne priorytety, które życiowe. Mamy indywidualne. I tutaj zaczynamy projektować życie, tak? Tak. Jako związek. I to było na dziobie łódki, która płynęła między Wyspami Greckimi. Tak, i właśnie to byliśmy... A byliście na wakacjach. Na wakacjach, to był mój drugi rejs w życiu na żaglach i po prostu sobie stwierdziliśmy, ja mówię, wiesz Bartek, bo to tak powoli... Wiesz, bo ja bym chciała mieć dzieci i tak generalnie zależy mi na tym, żeby mieć rodzinę w przyszłości. No i chciałam się dowiedzieć, że ty też masz podobne priorytety, żebyśmy już na tym etapie wiedzieli, że chociaż nasza taka wstępna przyszłość może się gdzieś tam kierunkować na jednym torze. No i generalnie Bartek, jego odpowiedź była tak, że oczywiście możemy mieć dzieci, ale pod jednym warunkiem. Na łódce. Że urodzą się na morzu prawie, tak? Że będziemy mieszkać na jachcie i na łódce, tak? Prędzej czy później. No i generalnie ja jakoś tak długo się nie zastanawiałam. Odpowiedziałam, że okej, dla mnie jest to w porządku. No i Bartek w tym momencie powiedział, no w takim razie, czy to są oświadczyny? I ja tak w ogóle zostałam trochę zmanipulowana i powiedziałam, no właściwie to mogą być. No i tak wyszło, że to ja się oświadczyłam Bartkowi wtedy. Ale chociaż to był taki dzień, gdzie my wspólnie ustaliliśmy sobie te priorytety, ale rozumiem, że to był taki dzień, gdzie wasze te wektory połączyły się w wspólny kierunek, tak? No tak, tak, tak. Mhm. Ja mimo, że nie miałam doświadczenia żeglarskiego, bo być na rejsie dwutygodniowym i pływać po Chorwacji albo gdzieś tam po Karaibach to jest jedno, ale żyć z drugiej strony tak na full time, jeszcze z dziećmi, z rodzinie, tak już po prostu taka podróż życia, no to już jest coś innego, ale okazuje się, że ja się za długo nie zastanawiałam, czyli jakaś taka ta spalona może klepka logiki tutaj u mnie działała, ale chyba wydaje mi się, że to wynikało z tego, że ja chyba zawsze tak szukałam czegoś takiego innego dla siebie, mhm.
ale nie miałam do końca pomysłu, co to mogłoby być, bo w moim otoczeniu przyznaję, że miałam dosyć takie, takie standardowe. Na studiach wszyscy czytali Forbesa, zapatrzeni, kariera i potem też moi znajomi też byli tacy mocno sfokusowani. W rodzinie też raczej miałam takie typowe kroki, tak, życiowe, jakie robimy, że po prostu praca, standardowa praca, po prostu nic tak poza ten taki, jakiś taki kwadrat, taki boks. I ja dlatego ten pomysł to był okej, wreszcie mam kogoś, kto po prostu na tacy mi przyniósł pomysł. Który jest dla ciebie okej. Wow, super mi to pasuje i po prostu wchodzę w to, bo sama bym nigdy chyba nie miała odwagi zrobić tego tak po prostu, żeby... Który to był rok na tym Morzu Egejskim? To było 2010. 2010. Czyli 5 lat później wypłynęliście. Tak. 4 lata później kupiliśmy łódkę. W ciągu 5 lat. Dobrze, to ja a propos projektowania swojego życia, to jakbyście mi te 5 lat opowiedzieli. Te 5 lat to jest. Jak to działa? Bo ty już miałeś tę licencję pilota? Tak, już wtedy latałem. To w 2010 to ja już byłem w tych dużych liniach i już wtedy miałem fajne plany. Mogłeś też czasem swoim sterować. Czasem swoim sterowałem, tak, zdecydowanie. No i zarabiałem przyzwoitą kasę, tak. To ty byłaś od organizowania projektu? Raczej wspólnie, bo to był etap taki, że po pierwsze musieliśmy znaleźć łódkę i to nie było proste i też myśleliśmy o tym, ile możemy poświęcić pieniędzy na to, bo... Ile taki trimaran jak poli kosztuje? Właśnie jak zaczynaliśmy, pamiętam, jak zaczynaliśmy... Z tego myślenia nic nie wyszło. Zaczynaliśmy, to myśleliśmy o takich katamaranach, 40 parę stóp, czyli kilkanaście metrów i to tam 100... Pamiętam, zaczęliśmy od 200 tysięcy euro. To był nasz taki start, gdzie zaczęliśmy oglądać po prostu strony, gdzie i nawet pojechaliśmy, pamiętasz, na pierwszy raz do Barcelony. I to używamy, 200 tysięcy euro to używamy. Tak, taki 5-10-letni. No i się okazało, że no, wydaliśmy kilkakrotnie więcej. No, to ile poli kosztowało? Tak do końca to nie wiemy. Tak do końca nie wiemy. Bo nie prowadziliśmy arkusza, dlatego że... I on trzeba było remontować. Przyznam, że moje takie wiedza finansowe kazało mi to wszystko wrzucić w Excel i wiedzieć, ile na to wydajemy. A Bartek mówił, nie róbmy tego. Naprawdę, nie róbmy tego, bo to jest nasz dom. Ja wiedziałem, czułem, że to jest nasz dom, czułem, że to jest inwestycja w nasze życie i czułem, że po prostu jestem gotów wydać tyle, ile jest potrzebne, żeby go odpalić. Czy wzięliście kredyt? Nie, wzięliśmy kredyt w banku. A można wziąć kredyt na łódkę? W Stanach da się. W Stanach da się wziąć kredyt na wszystko. A ty pracowałeś za granicą, więc to się dało zrobić, tak? Tak, ja byłem zalogowany w Stanach całkowicie. Zresztą dalej jestem teoretycznie. Ale to musimy dodać, że to, przepraszam, że przerwę, ale to jest normalny kredyt hipoteczny. Tak, jak na dom. Długofalowy. Hipoteka jest na Łodzi po prostu. Na 20 lat. Z dużym ubezpieczeniem i tak dalej. Dokładnie tak. Więc to był na początku fundament tego wszystkiego, ale jak się później okazało, bo myśmy kupili łódkę, 2 lata szukaliśmy łódki, jesteśmy w ogóle strasznie wybredni, bo wymyśliliśmy sobie coś mega specyficznego, co będzie nam pasowało. Okazuje się, że byliśmy mega świadomi, co wybieramy i naprawdę strzeliliśmy lepiej niż w dziesiątkę. Okej. Bo to nam służy fantastycznie. A to poli kosztowała? Poli kosztowała na wejściu, kosztowała 300 tysięcy dolarów. I jeszcze trzeba było ją wyremontować. A później co najmniej drugie tyle dołożyliśmy na wejściu, żeby ją wyremontować. Na wejściu? Tak, na wejściu. No, ale teraz zróbmy moment. Wróćmy do drobnego druczku, żeby się wszyscy nie wystraszyli. Nie każdy musi się rzucać na taką łódkę. My mogliśmy, przynajmniej wydawało nam się, że mogliśmy, a w którymś momencie parę razy mało nie uderzyliśmy w ścianę finansowo, ale udało się. Natomiast znamy wiele rodzin i wiele ludzi, którzy ruszyli w drogę za ułamek tych pieniędzy. Więc tutaj bynajmniej... Czyli wy postawiliście sobie bardzo wysoko... My postawiliśmy sobie wysoko... Znaczy, ja przyznaję, że tak, z jednej strony... Myśmy mieli kilka parametrów. Ja też byłem dość mocno świadomy jakie tego... Jakie to były parametry? Ja właśnie chcę o tym opowiedzieć, bo to jest jeden z najczęstszych... Bo my w ogóle teraz powoli zaczynamy taki... Dobra, to będzie trochę autoreklama, ale zaczynamy powoli taki biznes konsultingowy, który robimy... Pomagacie wybierać... Pomagamy ludziom wybierać łódki, dokładnie. I pomagamy im przez całym procesem przejścia od samej decyzji podjęcia samej decyzji jako rodzina lub jako samotna osoba decyzji do tego, żeby zmienić swój dom na lądzie, na dom na morzu, aż po cały proces wyboru odpowiedniej łódki, odpowiednich opcji zakupu, rejestracji i później wybrania akwenu i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że jednym pytaniem, które jest najczęstsze, to jest od mężczyzn, jak przekonać żonę. To jest hit. A ty to załatwiłeś na prostym rejsie, tak? No ja byłem mega szczery na wejściu, więc dla mnie było bardzo proste, bo szczerość jest najprostsza. Albo mega wybrałeś kobietę. A, bo trafiłeś. Oczywiście, że tak.
Ale ja od razu przedstawiłem, co jest grane. Zanim weszliśmy zbyt w siebie zainwestowaliśmy, żeby być, że tak powiem, zakładnikami jakiegoś układu. Tak samo jak ty mówiłeś, że chcesz mieć dzieci, nie? Dokładnie. Na samym początku. Ania też wyłożyła na początku, postawiła swoje jasno, czego oczekuje od tego związku. Ja postawiłem, czego ja oczekuję. I obydwoje zgodziliśmy się co do tego, że jesteśmy w stanie spełnić wzajemne oczekiwania. I to było mega fajne wejście, dlatego że tutaj nie to było jakieś... pierwsze miesiące, tak? Tak, dosłownie. Tak, bo mówimy o 3 miesiącach od poznania się. Okay. I po prostu wywaliliśmy kawę na ławę. Czyli, i to... czyli warto szczerze rozmawiać ze sobą. Warto być zawsze szczerym. Tak. Słuchaj, to jest zupełnie osobna część naszego życia, ale my żeśmy się zaczęli mocno w samorozwój bawić i w duchowy i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że doszliśmy do takiego miejsca, gdzie komfortowo jesteśmy w stanie być szczerzy prawie ze wszystkimi przez cały czas. I to jest najłatwiejsza, najprostsza linia najmniejszego oporu. Tak, bo nie musisz nie musisz nic dogrywać. Dogrywać nie i pamiętać nigdzie aktorem. Nie musisz pamiętać, co komu powiedziałaś. Nie, to jest kompletnie bezkosztowe płynięcie przez życie. Dosłownie. Z prądem. Zgadzam się w pełni. I to jest piękne. Braliście łódkę, którą trzeba było remontować. Gdzie ją remontowaliście? Remontowaliśmy w Szczecinie. Gdzie ją kupiliście? Na Florydzie. I to był kolejny... Czyli trzeba było nią jeszcze przewieźć czy przepłynąć? Trzeba było przepłynąć. Przewieźć, no to jeśli mielibyśmy ją przewozić, to by nas zjadło kosztowo zupełnie. Więc założenie, jak ja spojrzałem na tą łódkę i takie pierwsze wrażenie było, o kurde, co to jest? To jakiś dziwoląg w ogóle, nie? Trimaran, w ogóle ufoludek, szerokie tak, 12 metrów, potwór. A z drugiej strony myślę tak, na pewno to szybko pływa, nie ma możliwości inaczej. No i ma kupę miejsca w środku, bo jak ja wszedłem na tą łódkę i zobaczyłem wyspę w kuchni, wyspę. Na żaglówce. Macie wyspę w tak. Ja widziałem, ale na Cienkości nie widzieliście. Nie, że macie 74 metry powierzchni użytkowej. To pod samym dachem na jednym pokładzie. Aha. A jak pójdziemy po całym prostokącie i nie policzymy pokładów, to jest 170. To takie luksusowe fajne mieszkanie. Naprawdę przyzwoite mieszkanie. Plus i to zawsze dobry widok. Tak? Możemy zatoczyć bardzo fajne kółko, dlatego że ja miałem takie parametry, dlatego że to ja mówię właśnie tym mężczyznom, którzy przychodzą do nas i mówią, jak przekonać żonę. Ja mówię, słuchaj, pierwsza rzecz, jakich byś nie miał pieniędzy, pierwszy parametr w kupnie łódki, to jest komfort. Jeżeli nie kupisz komfortowej łódki, jeżeli twoja rodzina i ktokolwiek, z kim pływasz, w którymś momencie stwierdzi, że ona musiała za dużo oddać z tego, co miała na lądzie, żeby pływać, to będziesz miał rebelię i całe twoje marzenie... pyk, się właśnie rozpłynęło. Chyba, że ktoś czyli jest takim napalonym żeglarzem. Tak. To już, ale tak, nie, no bo oczywiście, bo mamy takie, znamy takie pary, gdzie nawet kobieta jest większą żeglarką i technikiem i technologiem i w ogóle i tak dalej. I okazuje się, że ten, ale że to wszystko działa. Natomiast jeżeli podejdziemy tak niesłusznie generalizując, bo nie lubię generalizacji, ale jeżeli podejdziemy do tego statystycznie, to jednak szansa na to, że to właśnie mężczyzna prze w stronę tej wody, a kobieta jednak tak jest bardzo ostrożnie do tego i sceptycznie podchodzi, no to jest taki raczej bardziej standard niż odwrotnie, tak? Czyli wybraliście łódkę, która była duża, tak. Sfinansowaliście ją kredytem. Między innymi. Postanowiliście ją wyremontować. Czemu w Polsce, a nie w Stanach? To była część tej właśnie dużej układanki. Jak ja ją zobaczyłem i zobaczyłem, że to jest platforma, która ma ogromny potencjał, ale jest zniszczona i zaniedbana. Bo to była zużyta, używana łódź. To znaczy, to była łódź, która jest w ogóle prototypem, więc ona miała 3 poziomy błędów w sobie. Miała błędy na poziomie projektu, błędy na poziomie wykonania, bo była na szybkiego, różne rzeczy były zmieniane, kombinowane, eksperymentowane, co do dzisiaj wychodzi zresztą niestety. I trzeci problem był taki, który oczywiście grał nam jak najbardziej w nasz scenariusz, to był to, że człowiek, który ją kupił od stoczni i posiadał przez 2 lata, nie był w ogóle żeglarzem. I myślał, że to jest samochód, który można po prostu zamknąć na klucz, zostawić na parę miesięcy, wrócić i sobie popłynąć. A to tak nie działa z łódkami. Łódki wymagają cały czas uwagi. I dlatego też posiadanie łódki, gdy się na niej nie pływa, jest najdroższe. Jest to dokładnie odwrotne. No, jest takie powiedzenie, że biznesmeni cieszą się 2 razy, jak kupują swój jacht. Go kupią i jak go sprzedadzą. Tak, bo kluczem do posiadania łódki jest nie tylko posiadanie pieniędzy na jej zakup, ale posiadanie również czasu na jej używanie. I to jest bardzo trudne. I dbanie o nią. Tak. A dbanie jest łatwe, kiedy się na niej mieszka, bo to jest po prostu, wymaga troszeczkę uwagi codziennie. Tu, tam, siam i jest wszystko w porządku. I na bieżąco wszystko się dzieje. A jeżeli wpadamy na nią raz na miesiąc, na 1 dzień czy na 2, no to się to lepiej chyba wynająć, tak? Dokładnie. Ja dlatego od razu, jak mamy na przykład
klientów, którzy przychodzą do nas i mówią, no bo my to byśmy chcieli mieć swoją łódkę, byśmy tak sobie popływali 2-3 miesiące w roku. Stop. Jeżeli nie macie milionów do wyrzucenia, gdzie będzie załoga stała? I będziecie po prostu płacić za załogę, która sobie tam siedzi, się dobrze bawi, a przy tym przykręca wam śrubki i poleruje drewno, to zapomnijcie. Po prostu od razu weźcie sobie budżet, zróbcie na łódkę, którą wynajmiecie, wsiadacie na nią, wszystko jest gotowe, jak się coś schrzani, to dzwonicie za telefon, przyjeżdża motorówka, naprawia, jedziecie dalej. Coś się schrzaniło, wracacie do portu, zostawiacie, was to kompletnie nie interesuje. To jest jednak duża różnica między wakacjami na łódce, a życiem na łódce. To jest kompletnie inna planeta. Mhm. Kompletnie inna planeta. To wracając do tego Szczecina, czemu Szczecin? No właśnie. No ja patrzyłem, bo tak wracamy, nie jak ten ping-pong do tej łódki. Ja tak spojrzałem na tą łódkę. Bo ta łódka jest jakimś takim elementem, który was, nie chciałbym powiedzieć kotwiczy, ale osadza na tym oceanie. Jest to nasz dom. Ja myślę, że dom dla każdego jest jakąś kotwicą, nie? Takim miejscem centralnym życia, jak to się nazywa fachowo w podatkach, centrum zainteresowań, tak? No więc z tą łódką to było tak, że ja na nią spojrzałem i zaczęły mi się trybiki nagle kręcić w głowie. Na początku mówię, o Jezus, ileż to jest roboty, nie? A z drugiej strony mówię, dobrze, no to ja może tak zgłupia Fran, walnę jakąś kompletnie kryminalną ofertę na tą łódkę, bo zdałem sobie sprawę, że w Stanach, gdzie robocizna jest niewiarygodnie droga i trudna w ogóle do znalezienia fachowcy, którzy naprawdę wiedzą, co robią, zdałem sobie sprawę, że nikt tego nie dotknie. I tak pomyślałem, kurczę, ja na tyle się znam, żeby to doprowadzić do stanu używalności i bezpiecznie się prawdopodobnie tym przemieścić do Polski, a potem przejmą to fachowcy, którzy za totalnie konkurencyjne pieniądze w stosunku do stawek, które są w Stanach. I super się na tym znający. Naprawdę fachowców mamy nieprawdopodobnych. Tutaj muszę absolutnie, to nie jest autoreklama, tylko reklama naszego przemysłu stoczniowego. Jesteśmy drugą na świecie potęgą w produkcji jachtów. Po Stanach Zjednoczonych. Nie ma nikogo. Przed Francją? Tak. Jesteśmy numerem jeden w Europie. Robimy 33 tysiące łódek na rok. Ja tego nie wiedziałem rok temu. No to ja muszę teraz poszukać, wiesz, jakichś szefów stoczni i zaprosić, możemy skontaktować. Znamy bardzo fajnych ludzi od takiej fajnej organizacji, nazywa się Polboat, więc to całe towarzystwo nasze, ten cały przemysł jest na tyle już dorosły i fajny, że się zaczęło razem organizować. To jest mega fajne w ogóle, bardzo się cieszę. Audycja zaprojektuj swoje życie, skręcia nad morze. Skręcia nad morze, no siłą rzeczy. Ale goście z Gdańska, prowadzący z Gdańska, da się dogadać. Żeby nie było dwie godziny o tej łódce, to krótko i na temat. Widziałem potencjał w tej łódce, wiedziałem, że mogę ją doprowadzić do porządku pływalnego sam z siebie, z pomocą Ani. Poczułem, że dobra, rzucam jakąś kryminalną ofertę, kryminalną w sensie taką... Na którą się zgodzili. Tak niską, żebym wiedział, że mam ogromny zapas w tym, że mogę dołożyć później gotówki na to, żeby ją po prostu w tej Polsce wyremontować i doprowadzić do stanu takiego, jak powinna być, tak? No i chwyciło. I też w ogóle wtedy wpadliśmy na pomysł, że rzuciliśmy się na wyższy projekt, bo wiedzieliśmy, że musimy mieć dużo pieniędzy też na remont. No ale zrobiliśmy takie kalkulacje, że jak zrobimy parę rejsów w roku, przez 2-3 lata, no to będziemy mogli sobie to sfinansować. Po prostu tak poukładaliśmy, że i tak właśnie by zresztą było. Czyli zapraszacie gości, tak, którzy... W ogóle, tak było, bo łódka stała ostatecznie rok w Szczecinie, a my mieliśmy sprzedany cały rok kolejny już na kolejnych rejsów i pieniądze wchodziły i wychodziły. Po prostu a czy ludzie płacili z góry? Tak. Dużo znajomych kupiło takie właśnie bony na to, że płacało nam, nie wiem, 20 tysięcy złotych i wiedzieli, że przyjadą po prostu do nas za rok na Karaiby w jakimś terminie. Ustaliliśmy nawet terminy już. Były ustalone, jeszcze byliśmy w Szczecinie, ale już na Teneryfie był... A jeszcze łódka nie była gotowa. Łódka była w stanie rozkładu. No tak, a już na Teneryfie był pan w listopadzie pierwszy rejs z jogą wtedy. A łódka jeszcze była w Polsce, tak. No i dzięki temu zamknęliśmy i spłaciliśmy wszystkie faktury. Czy ty jeszcze wtedy pracowałaś? Nie. To już wtedy chyba rok nie pracowałam, czy dwa. A propos projektowania życia, to właśnie te 5 lat wyglądało mniej więcej tak, że jak myśmy się zgodzili na to wszystko, to jeszcze zeszło się z tym, że Ania już trochę miała dosyć właśnie tam współpracy w tej swojej firmie, więc to był też świetny moment na to, żeby zaprojektować dzieci, więc je zaprojektowaliśmy i zainstalowaliśmy. Jedno po drugim, dokładnie wymyśliliśmy. Czyli to było też częścią projektu. Czyli chłopacy się urodzili przed łódką. Jeden przed, drugi po zakupie, ale w czasie remontu. Okej, czyli jeszcze w Polsce. Tak. Więc to była jeszcze kwestia taka, czy czekać jeszcze trochę, ale stwierdziliśmy, że po prostu
działamy i po prostu poukładamy to wszystko. Więc właśnie był remont w Szczecinie, Julian się urodził, czyli nasz drugi syn. I właściwie jak Julian miał 6 miesięcy, a Kuba 2 latka, no to wtedy już skończył się remont. Wyprowadziliśmy się z Warszawy. Julian jeszcze nie chodził, jak pływał. Nie, 6 miesięcy to... Jeszcze nawet nie raczkował. W takim właśnie foteliku, takim samochodowym. To jest bardzo fajny moment, bo on nigdzie nie ucieka wtedy, nie? Także to jest bardzo bezpieczne pływanie wtedy. Tak, okay. Właśnie to zaprojektowaliśmy w ten sposób, że właśnie w tym czasie był remont, w czasie urodziliśmy dzieciaki. Mamy takie krótkie wideo, jak on sobie siedzi w tym nie chodziku, tylko w tym stołku takim wysokim, nie? Który zresztą mnie do szału doprowadzał, bo pół łódki zajmował. Tak, była ma szerokie nogi. Tak, nogi. To masakra, nie było gdzie go postawić w ogóle, ale już siedział w nim. I tak się powoli kupowała ta łódka i tak, on tak. I zresztą głowę na tatę, pum. To poprosimy to wideo, dołączymy tutaj. Kosmos po prostu. Gość wyglądał jak taki menel przy piwie, który właśnie dokończył 7 i padł. Nie trzeba było kołysać ten fotel parę miesięcy stał, mimo że był naprawdę przeszkodą w przejściu, w głównym przejściu na łódce. Ale dobra, piwo piwem, ale gość jest tak naprawdę prawdopodobnie jednym z najmłodszych ludzi na świecie, którzy mają tyle mil. Facet ma około 9000 mil morskich per rok swojego życia aktualnie na koncie. Okej, bo wy macie około 100 tysięcy kilometrów, czyli tam... Tak, 55 tysięcy mil, no. Dokładnie tak. Okay. Teraz właśnie nam kliknęło, jakby tak zajęliśmy do Gdańska. Ostatni rok właściwie tak ta średnia nam spadła, bo przez ostatni rok pływaliśmy. Chociaż nadrobiłeś... Ale przez COVID, rejs przez Atlantyk z Karaibów do Gdańska na pewno to podwyższył. Tak. Ale ostatni rok faktycznie mało pływaliśmy. No, przez pandemię jednak spędzaliśmy czas na jednej wyspie, więc to na dwóch wyspach, więc to... Dobrze, to jak się żyje na takiej łódce z dziećmi? Mamy jeszcze 3 godziny. To my mamy druga pytanie, część, czy słuchacze i widzowie, tak, ale no spoko. Właśnie, no żyje się tak, no żyje się na pewno wspaniale, bo to, co daje życie na łódce... Dla nas wspaniale. Dla nas, tak. To, oczywiście ja tylko mówię zawsze z mojego, nie będę generalizować, mówię to, tak samo mówimy o tym, że dla nas to życie na łódce jest tutaj życie na własnych warunkach i dla nas to jest manifestacja i wiadomo, że to nie jest dla każdego, to w 100% nie możemy namawiać wszystkich ludzi, bo dużo osób po prostu, to jest jak... Mimo wszystko trudna praca, odpowiedzialna, bo to tak zawsze mówimy, że to jest projektowanie swojego życia, bo dzisiaj o tym tutaj mówimy dużo, to też jest wziąć odpowiedzialność za siebie w 100%. I za dzieci. Jeśli mówimy o karierze finansowej, to każdy wie o tym, że no okej, czasami mówię, a ten to ma dużo pieniędzy, bo tak w polskiej mentalności często tak jest. Jak przedsiębiorca to dużo ma kasy, to znaczy już to źle, ale z drugiej strony, umówmy się, bycie przedsiębiorcą nie jest proste. To jednak to jest odpowiedzialność, to nie jest tak, że o 16 zarządzanie zamykamy. Zarządzanie cashflowem, podatkami, wszystkim innym. Ja pamiętam, jak sama też lubię przedsiębiorczość, ale wiem, jakie to są koszty tego. Szczerze mówiąc, nigdy nie pracowałam nawet z etaciem, ale pewnie nie potrafiłabym i wiem, że może by było łatwiej, ale wiem, jakie są efekty. Jakie są te minusy bycia na własnych warunkach. I tak samo z życiem na łódce jest, że ta odpowiedzialność jest w 100% i to... I finansowa, ale przede wszystkim życiowa, bezpieczeństwo, bo musieliśmy wziąć odpowiedzialność za każdy aspekt naszego życia. To począwszy od tego, że dzieci, szkoła, wychowanie właśnie w takim naszym swoim systemie na łódce, ale i bezpieczeństwo, życie, bo śpisz w nocy, a nagle przychodzi burza i trzeba po prostu ściągać kotwicę przy 40 węzłach wiatru, w burzy, albo gdzieś tam lądujesz na mieliźnie i to też są takie kwestie, że nikt ci nie pomoże i to jest ten moment, że wiesz, że albo ty to zrobisz w tej sekundzie i nie możesz się rozjechać, nagle wpaść w panikę, stres i nie zadzwonisz do nikogo, kto ci pomoże, po prostu musisz ty to zrobić. Drogowej. Masz minutę, dwie na reakcję. Albo ty zrobisz, albo po prostu coś się wydarzy, tak? Nie wiem, dom będzie na skałach, albo mogą być inne kwestie. Więc to są te takie, to jest to projektowanie swojego życia i taka świadomość tego, co za tym idzie. Wiecie co, dla mnie projektowanie swojego życia to jest tak, idąc od tego jeszcze bardziej abstrakcyjnie, to tak jak Ania powiedziała, że to jest jedna moneta, tak, w każdym wydziale, w którym piszemy nową umowę z systemem, czyli sami określamy, gdzie chcemy mieć punkty styczne z systemem, bo my nie żyjemy poza systemem, my żyjemy na swoich warunkach z systemem, na tyle, na ile to jest możliwe w dzisiejszych czasach. I to nam pasuje, bo my wybieramy, gdzie chcemy mieć do czynienia z tym systemem i wybieramy też, które rzeczy nam służą z tego systemu i też jesteśmy świadomi, co za to oddajemy, tak? Najczęściej jest to oddawanie jakiejś wolności.
branie czegoś od systemu jest oddawaniem wolności, tak? Czyli ale system też coś ci daje, tak? Oczywiście. I tylko chodzi o to, żeby być świadomym, co chcemy sobie wziąć i co za to musimy oddać, tak? I dla mnie ważne jest to właśnie też odwrotnie, właśnie to, co powiedziałeś, że jeżeli chcemy mieć jakąś wolność, to musimy być gotowi wziąć odpowiedzialność za cały ten wydział, w którym sobie zaprojektowaliśmy wolność. I... To ja mam pytanie, co było najtrudniejsze w podjęciu tej decyzji? No właśnie chyba nic. To było tak proste i oczywiste. To kończymy wywiad, dziękuję ślicznie. Dziękuję za to, że nasz kanał sejlował przez na widoki z Karaibów. My oboje chyba mamy taką spaloną klepkę, jeśli chodzi o taką za dużo myślenia. Takiego lęku. Nie przemyśliwujecie, tak? Do przodu. To jest paradoks. Słowami, to jest duży paradoks. Ja powiem, bo my się porwaliśmy, można powiedzieć, trochę z motyką na słońce, ale to wszystko było mega przemyślane. My, zanim zamieszkaliśmy też na nauce, oprócz tego, że to finansowo szykowaliśmy się, też czytaliśmy blogi innych rodzin, które już mieszkają na łódce, no bo już takich rodzin jak my jest bardzo dużo za granicą. W Polsce może nie, to nie jest takie popularne, więc byliśmy... Jeszcze. Tak, coraz więcej, chociaż coraz więcej ludzi do nas pisze. Staramy się. Tak, ale wiesz, stajemy się coraz bardziej majętnym społeczeństwem, więc ludzie projektują sobie te interakcje z systemem. Tak? A poza tym paradoksalnie COVID zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o to. Tak. Nagle nam wzrosły zapytania w kosmos. Tak. I ta świadomość z życia się tak zmienia, że to już może... To praca w jednej firmie do emerytury to może nie jest jakby ten mój szczyt tego wszystkiego, co chcę w życiu osiągnąć. I to jest to, że może warto czasem mieć mniej, ale mieć więcej czasu, mieć czas dla siebie, dla rodziny i tak dalej. Więc to są takie, że może to staranie się o te pieniądze, to co nam dookoła wszyscy wmawiają, może to nie jest jedyna droga. Tak? Znaczy, fajnie jest to, że zmienia się to, że pieniądze już nie są jedyną przeliczalną wartością. Już da się z ludźmi rozmawiać o czymś innym. Stają się narzędziem. Tak. Wreszcie wraca definicja pieniądza. To jest środek płatniczy, a nie cel. Środek wymiany, tak. Dokładnie. No tak troszeczkę lata 80. czy tam 30. zeszłego stulecia nas. I to jest fajne. Napędziły. Bardzo mi się podoba, że wraca ta świadomość tego, że to ma służyć człowiekowi, a nie człowiekowi. Jak wygląda wasza codzienność na łódce? Tak, codzienność nasza nie... Są różne aspekty, bo jeden taki aspekt to przede wszystkim taki... Nie różni się w ogóle od życia dwuosobowej rodziny z dwójką dzieci. Mm-hmm. Są pewne aspekty. Ale nie wsiadasz, nie jedziesz w korkach, nie odwozisz chłopaków do szkoły. No nie, mówimy o czym, takiej rodzinie, która pracuje w domu, tak? Mm-hmm. I na przykład jest homeschooling, jest praca zdalna, domowa. Wszyscy przeżyliśmy w pandemii. Dokładnie, więc to jest łatwo zrozumieć, to co mieliśmy przez 5 lat. Teraz jest łatwo zrozumieć, a parę lat temu nie mogliśmy tego nikomu wytłumaczyć, wszyscy patrzyli na wariantów. Okay. A okazało się, że przyszedł COVID i wszyscy nagle skumali, co Dawidowcy zrobili. No, czyli to są aspekty takie normalne, no codzienne, czyli rutyna, proza życia, czyli śniadanie, sprzątanie, gotowanie, dzieciaki, szkoła i co? No tak, bo do restauracji niespecjalnie jest jak wyskoczyć, nie? Tak. I właśnie wiedzieć dzieciaki i tak dalej. Ale dochodzi to, że kwestia takiego, no i praca zdalna, tak, no tutaj gdzieś, to nie wiem, czy wspomniałam. Ale druga kwestia jest taka, że dochodzi kwestia tego życia na łódce, tego życia, które właśnie ma swoje różne aspekty. No to na przykład to, że łódka, właśnie Bartek już wspominał, że łódka jest wymagająca, więc dużo czasu nam schodzi na takie naprawy. Ile godzin dziennie pracujecie nad łódką? To jest różnie jest. To bardzo różnie. To jest ciężko. Jakbym miał uśrednić, to pewnie wyszło jakieś godzinę dziennie. Codziennie? Średnio? Tak. Myślę, trochę więcej, ale były lata, ale to tak gdzie... mówię na spokojnie, bo bywa tak, że na przykład przez parę tygodni mam wszystko gdzieś i po prostu nie dotykam się śrubokręta. I jakoś tak łódka mnie kocha i nie psuje się nic. Mhm. Ale później bywa, że muszę posiedzieć cały dzień albo wręcz parę tygodni, tak, nad jakimś większym projektem. Tak jak na przykład teraz, nie? A z czego się utrzymujecie? Z czego się utrzymujemy? No, po pierwsze... A tak. pytanie tak, no tak. No, już nie mówię o remoncie. Dobra, żeby było jasne. Już wszyscy wiedzą, że ja latałem wcześniej, więc to było główne źródło naszego zarobku, tak? No, ale przyszła pandemia i się... Przyszła pandemia, ale spokojnie. To też była częścią projektu. Nie mówię, że zaprojektowałem pandemię, ale zaraz powiem, co mam na myśli z tym zaprojektowaniem. Okay. Bo to było, z mojego punktu widzenia, ta cała sprawa, która się wydarzyła w naszym życiu, przez pandemię, była zaprojektowana. To znaczy... Przygotowywaliście się do tego, że przestaniesz latać, tak? Przez ostatnie parę lat
ja już zrobiłem podchody i czekałem, aż firma wpadnie w jakieś tarapaty finansowe i będzie dawać na przykład na kilka lat, nawet nie odprawy, ile, bo ja teraz jestem na urlopie bezpłatnym, kilkuletnim. Ale ze szkoleniami? Nie, bez. Jestem kompletnie zwolniony od jakiegokolwiek obowiązku pokazywania się, odbierania maili i odbierania telefonów. Ale jeżeli będziesz chciał zacząć latać, to musisz się przeszkolić na nowo. Ale ta firma będzie musiała mi to wszystko fundnąć, jeżeli wrócę, więc mnie to nie kosztuje. Czy jesteś zawieszony w pewnym sensie? Tak, moje krzesło dalej tam stoi, krótko mówiąc. Okej, nie zostaje zwolniony i tak dalej. Jeśli bym chciał wrócić, to za 3 lata będę miał możliwość powrotu, tak? Okej. Aczkolwiek jestem trochę coraz bardziej daleki od tego pomysłu. No ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc masz oczywiście ubezpieczenie, to, tak? Tak, to jest taka miła furtka, taka, jeżeli to miałoby być moim takim miękkim przejściem do zupełnie innego życia, to jest bardzo miłe, bo nie musiałem podjąć jakiejś takiej radykalnej decyzji ucięcia pępowiny i odskoczenia od tego zupełnie. Ale, więc mamy taki okres próbny, tak? Mamy 3 lata na to, żeby odnaleźć się w tym, jak możemy egzystować i funkcjonować też finansowo oczywiście, w sytuacji, w której ja nie zarabiam, tak? A ile rocznie kosztuje takie, żeby, nie mówię o remontach, ale o, nie wiem, opłatach portowych, paliwie, częściach, jedzeniu i tak dalej. Ile was rocznie kosztuje życie na Karaibach? Zaliczyliśmy, że co miesiąc po 5000 euro, jakoś tak? Czyli jakieś 60 tysięcy euro. To znaczy nie, no to z kredytem, z ubezpieczeniem. Z kredytem, z utrzymaniem. Ale kredyt musisz spłacać, nie? No tak, oczywiście. Bo inaczej ktoś zapuka i powie, to łódka jest moja. Tak, bo rata kredytu, ubezpieczenie jest już bardzo wysokie. Samo życie jako takie... Ale to mówimy o zupełnie fajnym życiu, takim, że i pójdziemy do restauracji... Czyli mówimy o 20 tysiącach z hakiem złotych. Ale to jest budżet całej rodziny. Tak, budżet całej rodziny i spłata kredytu. Tak. To już jest spłata kredytu, ubezpieczenie, które jest dużym kawałkiem, tak? Bo ubezpieczenie na cały świat jest bardzo kosztowne. A remont, który robicie w tej chwili? Remont, który robimy, część z tego, to jest trudno powiedzieć, dlatego że te nasze remonty to są trochę jeszcze naprawianie rzeczy, które były schrzanione na samym wejściu w tej łódce, tak? No ale tak musisz to zapłacić, tak? Tak. My tak, tylko ja mówię, jeśli ktoś miałby na to patrzeć pod swoim kątem, to chciałbym, żeby był świadomy tego, że można kupić normalną łódkę, produkcyjną, seryjną. Ona też wymaga remontu. To ona też wymaga remontu, ale nie takiego. To znaczy, krótko mówiąc, nie bierzemy sekcji kadłuba i nie wycinamy i nie robimy ich od nowa, nie budujemy ich od nowa, tak? A wy aż tak robicie? A my aż tak robimy, tak. Tak głęboko tym razem. Tak, no niestety wyszło parę takich przykrych niespodzianek, że musieliśmy, no, krótko mówiąc, rozkopać łódkę na kawałki w niektórych miejscach. I my tu nie mamy wyjścia. Natomiast jeżeli ktoś ma tak zwaną normalną łódkę, seryjnie produkowaną, dobrze utrzymaną, to nie ma takich problemów, bo to po prostu okresowo raz na 2 czy 3 lata wyciąga się łódkę z wody, szlifuje się, maluje od nowa, wsadza do wody i jedzie dalej, tak? Zrobi parę jeszcze rzeczy dookoła, tak? A nikt się nie bawi w przygodę. To wracając do tego projektowania finansów. No właśnie. Bo ty jesteś od projektowania finansów, czy ty jesteś od czy to razem? Tak, trochę ja właśnie spajam te nasze projekty, bo... Prowadzicie kanał na YouTubie? Postanowiliśmy po pierwsze, generalnie w ogóle tak, fundamentem całej naszej kwestii finansowej jest to, że zawsze dążyliśmy do tego, żeby to nasze pasje przynosiły nam pieniądze. I teraz się przede wszystkim tak koncentruję na tym, bo już właściwie... Czyli nie dorabianie na lotach, czy innych konsultingach, tak, ale... Czyli oczywiście... Też nie, przepraszam, oczywiście... latanie też było moją pasją. Tak. Pasje mają to do siebie, że czasami mijają. Tak, i to tak troszeczkę tak, się... Tak, czasami z nostalgią patrzę na nie, bo ja tam taki śmignie. Ale w tym momencie właściwie postanowiliśmy od roku tak projektować właśnie nasze finanse, żeby za te 3 lata Bartek właśnie nie musiał już wracać do pracy, czyli mowa tutaj o zorganizowaniu i pasywnego dochodu i z tych różnych naszych działalności, czyli po pierwsze, tak jak powiedziałeś, mamy kanał na YouTubie Sail Oceans, on nam przynosi mały dochód na razie, bo to jest mały kanał, mamy 50 tysięcy subskrybentów. No mamy 9 tysięcy, więc jesteście 6 razy powoli. Większy. My tam mieliśmy dużo problemów, bo przez to, że mieliśmy dzieci, przez 3 lata właściwie byliśmy właściwie po tym, jak wystartowaliśmy, to były problemy z polityką ochrony dzieci w YouTubie i mieliśmy właściwie przez 2 lata włączone komentarze. To osoby, które mocno nas to uziemiło. Sam wiesz tutaj, jak te algorytmy działają, więc jeśli nie ma komentarzy, no to znaczy, że YouTube myśli, że te filmy są mało atrakcyjne, nie sugeruje, więc odkopanie się z tego właściwie
właściwie jest do dzisiaj. I to jest nasz taki problem, bo jednak no, tworzymy różne treści. Ale wy treści macie po polsku czy po angielsku? Po angielsku, no, po angielsku, to jest kolejny problem. Ja nie pamiętam, ja oglądam wasz kanał tak, i... Tak, po angielsku mamy. Właśnie nie do końca, bo mamy niestety mieszankę i to jest kolejny problem i próbujemy teraz to rozdzielić, dlatego że okazuje się, że algorytm też głupieje, bo na przykład sugeruje nasz film komuś, kto normalnie ogląda nasze filmy, ale na przykład ten film już jest po polsku i nasz angielski widz, który interesuje się żaglami normalnie by nas oglądał, ogląda kawałek tego filmu i go wyłącza, po czym YouTube stwierdza, o, to ta sugestia była słaba. To my już tych gości nie sugerujemy. Tutaj to jest taki trochę nasz ostatni rok też takich analiz, co zrobić, bo też przez jakiś czas mieliśmy dużo takich propozycji, żebyśmy zaczęli robić po polsku, że przez to, że jesteśmy jedyną rodziną w Polsce, która mieszka na łódce, to będzie fajne i my zaczęliśmy, okazało się, że przez to, że już wcześniej mieliśmy po angielsku, to już to była taka etykietka. To trzeba było osobny i kanał zrobić. Strzeliliśmy sobie w kolano. I teraz trochę, właściwie się zastanawiamy, są pomysły na to, bo dużo przez pół roku nagrywaliśmy dużo po polsku vlogów i możliwe, że to zrobimy. Więc to ta pierwsza taka ale jako działalność. Osobny kanał, tak? Tak, jako osobny kanał. Takie, i nawet mamy już zarejestrowane nazwy i tak dalej, ale no, na razie czas. No, musimy się skupić też na takich na razie najważniejszych rzeczach. A no, działalność blogowa, jak wiemy, no, to też jest taki właściwie pełny etat. Mhm. A teraz właściwie też mamy remont, więc musimy też pieniądze zdobywać, więc tak, mamy kilka rzeczy, więc ta działalność blogowa to jest jedna rzecz, no z tego faktycznie jest i trochę z reklamy, przy takich małych kanałach, no tej reklamy jest mało. Mamy też patrona i patronite, patronite mało, głównie patron, czyli ten głównie patroni zagranicy. Tutaj zdecydowana większość. No i tu też musimy pochylić czoła patronom, tak? Którzy są głównie w 90 właściwie paru procentach z zagranicy. Więc też tak nam trochę czujemy, że to nie jest fair, żebyśmy teraz nagle zaczęli robić wszystko po polsku, kiedy 90 parę procent dochodów u nas z patrona jest właśnie od angielskojęzycznego widowni, tak? Więc tutaj musimy troszeczkę być fair, tak? I po prostu na pewno tego się będziemy trzymać. A teraz pytanie tylko po prostu, czy zrobić ten osobny polski kanał. Nie? Jakie nowe pomysły jeszcze? Nowy pomysł. Kolejny pomysł to jest coś, co robiliśmy od początku, czyli działalność czarterowa i rejsy. Wynajmujecie miejsce Airbnb na wodzie, zapraszamy do nas na rejs i pływamy po Karaibach czy Bahamach. Ile taka przyjemność kosztuje? No tak, jeśli chodzi jedna osoba za 2 tygodnie płaciła nam 2,5 tysiąca euro plus koszty przelotu. I dzieci też mogą... Oczywiście. Ja mogę z bliźniętami do was przylecieć. Zdecydowanie tak. I mamy bardzo prorodzinną politykę. Ja pozdrawiam moją drugą połowę, jesteśmy już umówieni. Zaraz zabukuję, sprawdzimy kalendarz. Rozumiem, za 3 lata, tak? Co, w przyszłym roku już będziemy na Morzu Śródziemnym. Chcielibyśmy zostać na Morzu Śródziemnym. Więc ta działalność czarterowa, ale ta działalność czarterowa, jak pokazał COVID, trochę przez rok nie mieliśmy żadnych czarterów. Zresztą my je mocno też ograniczyliśmy, bo robienie czarterów powoduje, że my nie możemy zająć się takiego projektowaniem pasywnego dochodu. Bo to jest, wiesz, jak robisz czarter, no to jest Ja mam to samo w audycji, ja robię konsulting do ludzi, ja nie mam czasu nagrać materiałów dla społeczności, tak? No właśnie, dokładnie, to jest coś. Chodzi o to, że to są jednorazowe strzały, tak. Nie? Które nie powodują... Bardzo przyjemne finansowo, ale tak, nie dają ale nie dają, że to nie jest żadna inwestycja w przyszłość, tak, nie? To jest, i właśnie na przykład pandemia pokazała, że nagle po prostu cały ruch w turystyce przez rok właściwie się zamroził, więc dopiero przez cały rok właściwie odkąd COVID się zaczął, mieliśmy tylko 2 czartery, 2 rodziny przyjechały, ale to przyjechały do nas nie właściwie tak turystycznie, tylko przyjechały dlatego, że same chcą kupić jacht, bo jest boom na rynku, jeśli chodzi o jachting. I po prostu były to osoby, które skorzystały z takiej naszej usługi, gdzie Life Aboard Experience, czyli można do nas przyjechać, poczuć jak to jest mieszkać na łódce, zanim się podejmie na pewno decyzję, czy to jest przed zakupem jachtu, czy na pewno to jest to, czyli czego w pewnym takie sensie osoby chcą. Mam wakacje, ale nie będę na wakacjach, bo będę musiał wszystko robić, sprzątać i tak dalej. Jeśli masz nogi i naprawiasz, tak? Jeśli tak, mogę to ubrać w całość, uwaga, przerwa na reklamę, to jest część... Momencie, jak chcecie reklamować, to musimy najpierw jakiś kontakt podpisać, coś musicie zapłacić, nie ma tak za darmo. Dobrze. To jest część tego nowego projektu, który się nazywa dumnie już teraz lovingyachts.com. I to jest właśnie to ten... To jest wasz nowy projekt. Tak, to jest właśnie ten proces. On już jest postawiony, czy jeszcze się w głowach jeszcze? To znaczy w tym momencie stawiamy stronę, dosłownie. No to prawdopodobnie zanim odcinek wyjdzie, to już będzie. Tak. Mamy zrobione wideo, już intro, takie rzeczy, mamy porobione niektóre filmy do tego i tak dalej. I po prostu w tym momencie jesteśmy w procesie formalizowania tego, co i tak robiliśmy już od paru lat. I to, o czym Ania mówi, to jest jeden z kroków, które oferujemy ludziom, bo na początku jest ta rozmowa, później jak oni dochodzą już do wniosku, że jako rodzina faktycznie czują się dobrze z tą decyzją, to spróbujcie to wtedy my na żywo. Mówimy, okej, kochani,
My możemy z wami siedzieć przez tydzień na Zoomie i nie jesteśmy w stanie wam wszystkiego tutaj wyjaśnić. Nigdy tego do końca nie zrozumiecie, jeśli sami tego nie poczujecie, a nie pomacacie. A jak długo się przylatuje? Na 2 tygodnie. I to wystarczy? To wystarczy, żeby mieć pojęcie, jak w ogóle rodzina się czuje jako rodzina w takim środowisku. I czy oni w ogóle to... Ale rozumiem, że wtedy wszystkie funkcje, wachty i tak dalej są rozpiczone. Okej, to nie o to chodzi, dlatego że życie, jak kupisz łódkę i mieszkasz na łódce jako tak zwany cruiser, czyli taki... To więcej czasu jesteś na kotwicy, tak? 99% czasu jesteś na kotwicy. Więc tu wachty są naprawdę rzadkością, kiedy się gdzieś przepływa daleko. Nawet jak się przepływa gdzieś, to najczęściej króciutko, fajnie, gdzieś tam na luzie zupełnie, popołudnie, za dnia, tak dalej, z jednej wyspy na drugą wyspę, później znowu posiedzi się tam tydzień, dwa, trzy, pięć, miesiąc, tak? Więc tak wygląda życie nie czarterowe, tylko właśnie nie turystyczne, tylko takie... Cruising. Kiedy żaglówka jest faktycznie domem, a nie do końca żaglówką. I to jest to, co wy robicie. I to jest to, co my robimy. I pokazujemy ludziom właśnie taki styl życia i oni w to wsiąkają przez te 2 tygodnie i patrzą, jak się z tym czują po tych 2 tygodniach. I bywa różnie. I fajnie jest, dużo fajniej jest wydać, nie wiem, 10 tysięcy euro za całą rodzinę. Niż pół miliona euro, tak? Niż pół miliona i dowiedzieć się, że nagle ta łódka była niewypałem, tak? Albo 1 000 000 euro. Jest to dużo tańsza opcja. I mamy zarówno tak, że na przykład była sytuacja, kiedy no, my wiedzieliśmy od początku, że prawdopodobnie to nie wypali, bo właśnie żona była bardzo sceptyczna i pozostała sceptyczna, a nawet nabrała jeszcze więcej sceptycyzmu, bo widzieliśmy, że po prostu no, nie mieści się w tych realiach. Dlatego Ania na samym początku rozmowy powiedziała, że to nie jest dla każdego. Z drugiej strony, za chwilę mieliśmy drugą rodzinę, która przyjechała w podobnym stanie sceptycyzmu. I się zmieniło. I nagle się okazało, że po tych 2 tygodniach ona już była zupełnie inaczej otwarta na ten pomysł, a 3 dni po tym, jak wrócili do domu, wysłali nam wiadomość, że sprzedają dom. A teraz dostaliśmy wiadomość parę tygodni temu, że kupili łódkę. Tak. Więc, więc warto jest zainwestować w takie właśnie taki teścik. Ale wy troszeczkę tak to robicie, prawda? Z tego, co ja rozumiem. Życiowo, że nie wchodzicie, tak jak ty mówisz, z liniami lotniczymi, nie wchodzicie w rzeczy, tylko tak próbujecie, tak? I co zadziała? Takie testy. Dobrze to rozumiem? Czy my tak robimy? Nie? Nie. My to powiem szczerze, że może niektóre rzeczy tak, ale myślę, że te duże, właśnie paradoksalnie te duże rzeczy, te duże decyzje podjęliśmy bardzo łatwo i szybko. Na bazie takiej, wiem, że to trudno jest. A zmienialiście je później? A to właśnie jest kolejna rzecz, którą chyba oboje mamy, że po prostu nawet jak mamy jakiś cel wspólny i po drodze czujemy, że jednak coś tak się już, to nie brniemy do tego celu, bo to jest bo cel. Sobie już postanowiliśmy go kiedyś. Tak. Chodzi mi o to, że czasami po prostu dużo rzeczy się zmienia, a ktoś jak sobie ustawił ten cel, po prostu okej, bo muszę go osiągnąć. Jak, po prostu czujemy, że jak w pewnym momencie zmienia się wiatr, to po prostu dopasowujemy te żagle i po prostu okazuje się, że trzeba trochę zmienić stop, trochę wejścia w prawo, tak. Odbić i po prostu to jest ten kierunek, tak? Więc staramy się być po prostu na co dzień uważni, jakby nie, że tak po prostu jak sobie zapisałam w głowie, tylko po prostu tak na ten moment, czy na pewno dalej to jest aktualne, czy naprawdę to czujemy, że to chcemy i po prostu to jest taki kontakt cały właśnie z tymi swoimi pragnieniami. To jest właśnie kwestia takiej mocnej uważności, takiej na bieżąco cały czas, czyli jak sobie zaplanowałeś, że jutro pojedziesz nawet wycieczkę na rowerze i budzisz się jutro rano, tak, zjadasz śniadanie i stwierdzasz, nie, nawet jest piękna pogoda, ale ty stwierdzasz, kurde, że mi ten rower nie pasuje. No to nie jedziesz na ten rower i z głowy. I nie topisz się w tym, że sobie to zaplanowałeś. Bo to, że zaplanowałeś, nie ma kompletnie znaczenia w tym miejscu. No dobrze, to otwieracie nowy portal, czy coś jeszcze planujecie, żeby no, się nowego? Generalnie raczej nie, bo teraz mamy taki sobie, wprowadziliśmy zakaz nowych pomysłów. Tak, mamy moratorium na nowe pomysły. Bo my generalnie mamy taki mały problem. Że pomysły wychodzą dość łatwo, tak? Mamy bardzo dużo pasji życiowych i w ogóle wszystko, bardzo lubimy to wszystko i to jest dla nas to, ja lubię, uwielbiam na przykład edytować te wideo, ale wiem, ile to jest pracy też i z Gison też pierwszy raz otwieram się na możliwość zlecenia tego, żeby ktoś mi pomógł w tym, bo po prostu, ale z Gison kochamy jachty, specjalizujemy szukamy dobrych się, osób do pomocy. Tak, specjalizujemy się w tych multihulach, czyli wielokadłubowcach i po prostu mamy teraz takie fajne trio. Nasz jeszcze jest jeden nasz taki kolega, który to już jest super specjalizacja, ale też jeszcze dziś po godzinach bardzo bliski jest nam temat takiego
samorozwoju i tej ścieżki takiej i tantry, i duchowej, którą właściwie od ponad 10 lat stąpamy. I po godzinach, jak już po prostu mamy dosyć tych jachtów, to właśnie często robimy warsztaty dla par i z komunikacji, i z poczucia tego, jak właśnie ten umysł trochę ogarnąć i trochę właśnie dotrzeć do tego. A to robicie na zdalnie, na Zoomie? Robiliśmy trochę na zdalnie, teraz właśnie teraz robimy pierwszy, przez to, że stwierdziliśmy, że już długo będziemy, teraz będziemy w Polsce, więc będziemy robić taki warsztat weekendowy dla par z komunikacji, z takiego pogłębienia bliskości. Ja od ponad roku prowadzę kręgi kobiet, czyli z kobietami się spotykamy i też trochę właśnie docieramy do tych naszych, odkrywamy naszą kobiecość, bawimy się też tym, tak, i robimy medytacje alternatywne, więc nie takie typowe, żeby usiąść i próbować ogarnąć umysł. Ja na przykład nigdy tego nie umiałam i dla mnie to był problem, że ja byłam bardzo taka umysłowa i to byłoby mega dla mnie trudne i to, co przez ostatnie 10 lat robiliśmy, to było takie, żeby też mieć takie narzędzia, żeby właśnie móc naprawdę go włączyć w jakiejś możliwości i po prostu poczuć i trochę tak inaczej. Czyli dzielicie się tym, co sami się nauczyliście. Tak, zdecydowanie. Technicznie robicie to zdalnie, tak? No, nie, różnie. I zdalnie. No teraz w Polsce jesteście. A zdalnie, jeszcze jak na morzu się zdalnie robi? Robiliśmy na Zoomie, też da się medytować na Zoomie. To są nawet takie... Ale czy łącze satelitarne? Nie. No nie, tak jak no powiedziałem, 90% czasu jesteśmy na kotwicy gdzieś, więc jesteśmy przy wyspie. Więc my normalnie żyjemy na tym, na komórkowym internecie. Także to nie ma problemu w ogóle. I działa. I działa. Także to robimy, ale chciałem powiedzieć, że łączymy te rzeczy też, bo zaczęliśmy też, tuż przed COVID-em zrobiliśmy pierwszy taki rejs, gdzie na rejsie zrobiliśmy warsztat. I to też było bardzo fajne, bo to kapitalne warunki to do ile tego osób właśnie. Jest wtedy na takim niewiele było. To było sześć osób. Okay. Tak. Trzy pary, tak? Tam sześć osób. Tak, no, tak. Dwie pary i single, także tak, także tak akurat wyszło. I to też jest bardzo fajne, no bo to jest mega fajna platforma, bo jesteśmy w bardzo czystej, nieskażonej takiej naturze, łódka, więc to aż wszyscy się relaksują automatycznie. Tak, wszyscy są od razu na dzień dobry zrelaksowani, tak? Więc tutaj jest, jakby to powiedzieć, pole łatwe do zaorania. Idealne tak? laboratorium. No, także idealne laboratorium do pracy. Chciałem cię zapytać, bo mieliśmy taki odcinek o homeschoolingu i tak dalej. Jak wygląda edukacja dzieci? Edukacja dzieci, tak. Po pierwsze od 2 lat prowadzimy już edukację domową. No bo już są na te duzi, tak? Kuba, generalnie nie, my zaczęliśmy trochę wcześniej, bo chcieliśmy, żeby już takie przedszkole już prowadzić, czyli taką edukację przedszkolną, więc rozpoczęliśmy ją 2 lata temu. Od roku Kuba oficjalnie poszedł do szkoły, czyli właściwie teraz skończył 1 klasę. Jest system ORPEK, którego korzystamy i to jest polska szkoła dla Polaków mieszkających za granicą i podróżujących i można ten system zrobić aż do matury. I ten system polega nie na tym... Nie trzeba być w Polsce na egzaminach? Nie. To można zdalnie? Tak. I to polega na tym, że do matury można zrobić. System opiera się na tym, że samodzielnie się robi tą szkołę z dzieciakami. Dostajemy książki, raz w miesiącu jest połączenie z nauczycielką, ale to bardziej tylko, żeby sprawdzić. Wszystkie dzieci się pojawiają też na takiej platformie i co jakiś czas jest praca kontrolna. Mhm. I no, to jest to, co u nas się sprawdza. Które z was odpowiada za edukację? Czy robicie to razem? Bardziej ja, ale Bartek mnie też wspiera. Też przez jakiś czas, kiedyś mieliśmy wymyśliliśmy sobie taki pomysł, że będziemy zabierać au pair, czyli nie wiem, czy idea jest taka, że braliśmy osoby, które, tak młode osoby, które miały na przykład 20 lat, bez zobowiązań i to były dziewczyny, które pływały z nami, pomagały mi z dziećmi, szczególnie jak to był okres jeszcze pieluchowania. Tak. Bartek wtedy latał, to też była kwestia taka, że ja... Jeszcze jedna osoba. No i też nie mogłam czasami zostać na łódce sama, bo z różnych przyczyn na Karaibach, w niektórych miejscach po prostu nie można zostawić łódki samej. Ktoś zawsze musi być. To oznaczałoby, że ja nigdy nie mogłabym wyjść z domu, jeśli Bartek na przykład jest w pracy. I tak właśnie, i szczególnie ten okres, gdzie dzieci były malutkie, no to był super czas, gdzie miałam chociaż trochę pomocy. No i też w pewnym momencie wzięliśmy dziewczynę, która była nauczycielką angielskiego. I ona właśnie... I francuskiego. I ona właśnie wdrożyła w dzieci ten taki trochę dryk do tej codziennej takiej godzina, ale codziennie. Na początku w formie właśnie zabaw, takich piosenek. No, ale potem już Kasia pojechała, ja wzięłam się ja wdrożyłam polski. No i teraz właściwie co? Realizujemy program, mamy książki, więc też jest łatwiej. Ale chciałabym przede wszystkim dodać, że w ogóle życie nauce to jest taka szkoła życia i te wszystkie rzeczy, które mają na co dzień w praktyce, to są właściwie lekcje, bo to jest i biologia, i geografia, i fizyka, i matematyka, kontakt z rówieśnikami, czyli od razu otwartość na świat. Wielokulturowość.
Tak jest. Wielojęzykowość. Zdecydowanie, tak. Więc barakudy gdzieś tam pod wodą, więc oni widzą te ryby, które normalnie w Nemo mają w bajkach, więc to jest takie coś, co oni po prostu wchłaniają jak gąbka i to nawet i to nie trzeba siedzieć przy stole. To jest ten aspekt, który fajny, bo my też jesteśmy leniwi i to, ta godzina, półtorej to jest fajne, bo z Gisony uczą się takiej systematyki, no bo nie ma co ukrywać, my też nie musimy, dzieciaki, gdzieś tam system jest i to też chcieliśmy, żeby dzieci były przygotowane do tego, że kiedyś, gdyby chciały wrócić do takiego typowego systemu, żeby były przygotowane, tak? I to ta codzienna taka rutyna, gdzie mają tą szkołę, wydaje mi się, że jest takim trochę takim namiastką tego i może ich przygotować do tego, że kiedyś może będą chciały, nie wiem, na przykład zostać lekarzem, to będziesz wejść do szkoły normalnej w pewnym momencie, prawda? Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Dla mnie bardzo ważne jest to, że ja jako dziecko już zaobserwowałem to, że uczę się najszybciej tego, co mnie bardzo interesuje, co mnie kręci. I to okazuje się, że jest biochemicznie udowodnione, tak? Że dopamina wtedy dobrze działa. Wtedy. Dopamina wtedy tak, dobrze tak, działa. Tak. To była jedna z moich idei, dlaczego ja chciałem mieć dzieci na jachcie. To były właściwie dwie najważniejsze rzeczy. To, że one będą po prostu narażone, tak, na masę różnych ciekawych sytuacji, ciekawych rzeczy, ciekawych aspektów nauki i tak dalej, i tak dalej. I to się dokładnie zdarzyło, bo mamy takie sytuacje w życiu teraz, że ja bardzo lubię tą historyjkę, ty to uśniesz, jak to opowiem, ale dobra. Była akcja gdzieś ze dwa lata temu. Kuba, nasz starszy syn, nie chciał się nauczyć do 10 liczyć, tak? No i oczywiście tam niektóre głosy w rodzinie zaczęły już mówić, że jest zapóźnione, że trzeba tutaj pójść do kogoś specjalisty. Bo na łódce. Tak, bo oczywiście, cokolwiek się źle dzieje, to jest dlatego, że jest na łódce, nie? No, wymyśliliśmy. Chociaż trzeba przyznać, że rodzina naprawdę szczylowała z tym wszystkim, bo widzą, że to działa. No i co? I okazało się, mówię tak, zostawcie go w świętym spokoju. Jak on będzie, jak poczuje potrzebę realną tego, że ta matematyka mu się przyda w życiu, to on to zrobi, tak? No i dokładnie tak się stało. Parę miesięcy później przyszedł do mnie, jak płynęliśmy i akurat miałem skręcić, jak Kuba mówi, a mogę ja skręcić? Ja mówię, oczywiście, że może skręcić. Musisz tu na autopilocie nacisnąć ten guzik 10 razy. To będzie 10 stopni w prawo. Żarówka. Normalnie żarówka. Że trzeba liczyć. Tak. To jest ta matematyka, okej, okay, no tak nagle, wiesz, tutaj się zaczaiło, nie? Słuchaj, ten gość parę tygodni później przychodził do mnie i się pytał, czy on może sobie matematykę porobić. Sam z siebie. Sam z siebie, dla zabawy. Ten gość do mnie dzisiaj przychodzi, on mnie kompletnie zagina, ja muszę na Google wchodzić i mu powiedzieć, ile to jest 10 do 30, ja mam 7 lat. I co, jak to się nazywa? Rozumiesz, bo ja nie wiem, gdzie... On mówi, jaka jest największa liczba? Dobra, to muszę mu wytłumaczyć potęgi. To mu wytłumaczyłem i skumał. No i teraz potęguje, tak? Tak. Na potęgę. Tak. Nie, no to w ogóle tak. Gość mi przerósł kompletnie. No ale to właśnie, chodzi mi o to jest jeden z wielu przykładów, które nas... Ale ten sposób wychowywania i edukacji daje w pewnym sensie im tą możliwość, którą ta bismarckowska edukacja, mm-hmm. którą mamy w tej chwili, mm-hmm. że oni się uczą w tych obszarach, gdzie mają zainteresowanie. Tak. To nie znaczy, że na koniec nie nauczą się całości. Tak. No jest jakaś taka szkoła podobno we Francji, która właśnie tak działa, chyba właśnie bismarckowsko, która jedna z najstarszych, chyba 50 lat już ma. I tam pamiętam, czytałem kiedyś o jednym gościu, który wyszedł z tej szkoły, nie umiejąc czytać i pisać. Bo akurat mu to nie czuł. Bardziej Montessori są takie. No, no okay. Może, nie, w każdym razie nie czuł, że to jest mu potrzebne do czegokolwiek. Tak? Ale wszystko inne się uczył. Ale był jakiś bardzo mocny, jeśli chodzi o na przykład już malowanie, tak? Był jakimś tam niezłym malarzem i tak dalej. Pojechał do Japonii. No i nagle stwierdził, że właściwie to tak głupio mu się żyje bez tego zrozumienia tego, co tam się dzieje i się nauczył japońskiego pisać, czytać podobno w kilka miesięcy. No bo to jest malowanie. Tak. I to jest kosmos po prostu. No to możliwe. I chodzi o to, że on nagle poczuł realną potrzebę. To nie jest abstrakcja, którą mu ktoś mówi, słuchaj, przyda ci się to tak za 20 lat. Tak jak 10 stopni kątowych zmiany. Tak, tak dokładnie. No. I to jest piękne, to jest cudowne, bo nagle ten dzieciak nie czuje, że go się do czegokolwiek przymusza. Jesteśmy istotami społecznymi, tak? Wy jesteście na łódce w takim bardzo małym gronie. Jak to działa właśnie, jeżeli chodzi o znajomych, przyjaciół? Jakimi ludźmi się otaczacie? I jak sobie fantastycznie. To jest fantastycznie, słowie. Że jesteście fantastycznie zamknięci. Fantastycznie to działa. Nie, fantastycznie to działa, wręcz przeciwnie. Fantastycznie to działa, dlatego że jak spojrzysz na takie Karaiby na przykład, to jest tak, jakbyś mieszkał w jednorodzinnych domkach na dużym osiedlu.
W sensie tych jachtów. W sensie tych jachtów. Już ci tłumaczę. Ale co chwilę rozumiem, ludzie że się kręcą, przemieszczają się po domki, jakimś czasie tak? już większość ludzi znasz. Zajeżdżasz na następne kotwizowisko, wiesz już, że tu są dzieciaki, tam są dzieciaki, tam są dzieciaki. Radio to dzieciaki już same sobie na radio się dogadują. Jesteś? No jestem, dawaj, wsiadaj w kajak, nie? Albo wiesz, albo spotykamy się tu na plaży, albo spotykamy się u mnie, albo możemy przyjechać do was, a dobra, to przyjedźcie do nas, nie? I za chwilę wjeżdżamy gdzieś indziej i okazuje się, że jest inna łódka stoi, no nie znamy ludzi, okej, okay, ale wyskakują dwa szkraby w jakichś tych kostiumach misia i nagle się okazuje, że wow, wszyscy tam krzyczą do siebie, 10 minut później już jesteśmy u nich na pokładzie z dzieciakami, my się poznajemy z rodzicami, następne 10 minut później już jest uzgodnione, że oni spędzają cały dzień z nimi jutro, a potem tamci spędzają cały dzień z nami i dzięki temu rodzice mają dzień wolnego, a my poznajemy fajnych ludzi. Czyli, bo to jest standardowe pytanie w audycji, czyli otaczacie się ludźmi, którzy są niedaleko na kotwicy? Niekoniecznie, bo właśnie między innymi dlatego lubimy czartery, bo lubimy, jak ludzie przyjeżdżają zupełnie z innej bajki do nas. Okay. A jak wybieracie tych ludzi? Bo to chyba nie jest kwestia pieniędzy, nie? Intuicyjnie. No nie, to nie jest, zdecydowanie nie jest kwestia pieniędzy. Bo będziecie z nimi na ograniczonej przestrzeni przez parę tygodni. Przez to, że mamy po prostu social media i gdzieś jesteśmy, można powiedzieć, bardziej na świeczniku, może też nas poznać i też osoby się jakoś dopasowują się. Po prostu A mieliście taką sytuację, że coś mocno nie zagrało? No tak, tak naprawdę przez 5 lat to w ogóle naprawdę raz tylko się zdarzyło, że faktycznie to przyjechało osoby z pieniędzmi i myślało, że pieniądz rządzi światem. I to jest właśnie coś, co no, na Karaibach nie do końca się też, wiadomo, że oczywiście no, też rządzi światem, tak, ale pieniądz nie decyduje o wartości człowieka i to nie jest jeden wyznacznik. Nasza władza i stanowisko, jakie to nie definiuje nas jako człowieka i to była jedyna taka kość niezgody, ale z Gison to dla nas była fundamentalna kość niezgody i to dla nas była kwestia traktowania też ludzi nie tylko nas, dookoła, ale też naszych znajomych, którzy są tam tubylcami. Lokalnych i tak dalej, że to właśnie to są ludzie gorszego sortu na przykład i dla nas to było... No nie mogliśmy... Nie ale przekonań osób czasami nie zmienisz, nie? No nie, ale no dlatego my w ogóle nie wchodzimy w przekonania, bo to nie. ja nie będę. Ja mogę tylko pokazać swoją postawą, tak? A słownie przekonywać to... Nie mam na to czasu. Szkoda mi na czas, mam dużo przyjemnych rzeczy, tak? I, Czyli wy nie robicie jakiejś preselekcji, ale to się naturalnie dzieje, wiesz co, tak? To, co ja robię, to staram się po prostu z każdym porozmawiać, jeśli to jest osoba, która... A większość osób, które do nas przyjechały, nigdy nie był na łódce. I to często były też osoby, które z dziećmi do nas przyjechały, no to robiłam taki krótki wywiad, czyli wywiad. Bardziej mówiłam, czego można się spodziewać, jak to wygląda, czego na pewno nie będzie na takim rejsie. No i to też dużo... chyba były tak parę takich sytuacji, że ja tak raczej celowałam tak prowadziłam tą rozmowę, że te osoby, to nie jest dobry pomysł. Żeby one się nie zdecydowały, bo czułam, że to może być nie to. Terminy się kończyły takie rzeczy. Bo to nie chcesz mieć kogoś, nawet ktoś ci dużo pieniędzy, bo to potem... Bo to nie chodzi to o pieniądze. To jest mój dom, tak samo, wiesz, to jest mój dom. Ja dla mnie, to jest 2 tygodnie często i ja też chcę mieć dobry czas z tymi ludźmi. To nie jest tak, że oni są na wakacjach, a ja jestem... Było takie powiedzenie, że goście i śledzie po 6 dniach już... śmierdzą, tak? No. To znaczy, chodzi o to, że my, jeżeli kogoś zabieramy ze sobą, to chcemy, to dla nas ogromną przyjemnością i taką satysfakcją taką jest to, że jeśli czujemy, że ten ktoś naprawdę coś z tego wynosi. A utrzymujecie potem relacje? Bardzo często. Bardzo często, tak. Mam dużo... I ludzie wracają do was? Tak. Zdarza się, tak. I mamy wielu przyjaciół właśnie, pozostało nam z tego. Kiedyś mieliśmy, wiesz co, takie powiedzenie, że jeśli chcesz z kimś się ożenić, wejść za mąż lub robić biznes, pojedź z nim na 2-tygodniowy rejs. Dlatego ja nie wziąłem 2 razy na rejs, zanim doszło do tej rozmowy. Okej. Okay. Wiesz, jak to jest, na małej przestrzeni 2 tygodnie ze sobą, to naprawdę po 2-3 dniach wszystko wychodzi. Wszystkie maski spadają. Możesz sobie tam udawać, grać, nie wiadomo kogo, ale po 2-3 dniach to jest kwestia tylko dni. Czy to będzie 2 dni, 3, 4, ale do tygodnia. To jest ograniczona przestrzeń i dużo zajęć. Do tygodnia twój charakter wychodzi, jaki jesteś. To jest to, o czym mówiliśmy, tak? Że bycie prawdziwym jest nie kosztuje cię energii, a jeżeli musisz nagle przez 24 godziny na dobę musisz utrzymywać jakąś fasadę, to w końcu cię to zmęczy. I w końcu ta fasada pęknie. No, ale to nawet nie chodzi o to, czy jesteś prawdziwy, czy nieprawdziwy. To jest kwestia też tego, że po prostu masz nawet super znajomych, spotykasz się z nimi na piwo, kawę i są super znajomymi, ale jakbyś miał z nim mieszkać, to niekoniecznie. Niekoniecznie by to wyszło. Dokładnie. I to nie o to chodzi, że oni są... Po prostu mamy różne osobowości i nie wszystkie osobowości ze sobą po prostu
wiesz, stykają na jednej powierzchni. Na szczęście łódkę mamy dużą, dużo jest atrakcji, więc można rozładować, są sporty wodne, można wskoczyć do wody pod łódkę, tam już jest rafa, więc to spokojnie też każdy znajdzie swój taki bezpieczne miejsce i ten czas i tłoku możliwości, tak? Ale oczywiście są momenty wspólne, gdzie są wspólne posiłki, albo płyniemy przez cały dzień, no i to wtedy jest ten, można powiedzieć, kompromis musi być, tak? To musi być, bo ludzie się muszą do siebie dopasować. Tak. A czy są jakieś, no nie takie przyjemne aspekty życia na łodzi, też ciemne strony? No tak mówisz, że to jest takie fajne i tak dalej, ale to nawet mieszkanie w domu w Warszawie ma swoje... To znaczy na pewno odpowiedzialność, przynajmniej z mojej strony, odpowiedzialność techniczna za całość, tak? Czyli to nie ma zmiłuj po prostu. Jak się coś zepsuje, to nie jest tak, że możesz sobie pobiec, zadzwonić po hydraulika i zapłacić i przyjdzie, tak? Musisz być hydraulikiem. Musisz być hydraulikiem. Jak się schrzani jakaś elektryka, no to musisz być elektrykiem. Jak się schrzani serwer, to musisz być inżynierem IT, tak? I tak po kolei. Także to na pewno jest... I to jest minus? No, na pewno jest taki minus, że wiesz, że nie możesz polegać na nikim dookoła, tak? To nie daje ci do tego komfortu, że masz gdzieś opiekę dookoła, tak? Sam jesteś sobie opieką, więc czy to jest minus, czy nie jest minus? Ja to... Różnie by to można postrzegać, tak? Jeżeli miałem taki okres na samym początku, kiedy naprawdę dużo rzeczy się psuło, bo były niedotarte rozwiązania i tak dalej. I miałem taki jeden moment, przyznaję zupełnie uczciwie, miałem jeden moment, trwał on chyba 7 sekund, że pomyślałem, że ja pierniczę, jestem niewolnikiem tej łódki. A to jest niebezpieczna myśl. Tak, bo to była ta myśl, kiedy już naprawdę kolejny miesiąc, dzień w dzień coś naprawiałem. I naprawiałem po kilka godzin dziennie albo dłużej. I już miałem naprawdę powyżej uszu. I mówię, Jezu, w co ja się wpakowałem, nie? A to trwało 7 sekund. I później zaczęło się robić to coraz dłużej od tego momentu. Ania, a ty? Minusy. No nie jest, nie zawsze jest proste. Są te przygody, które nazwałam te wszystkie historie przygodami, bo to... Ostatnio włamanie mieliście, tak? Mieliśmy włamanie na łódce, tak. No to, wiesz, ja patrzę to w takiej kategorii, że w Warszawie też mogą mi się włamać. I nie myślę, że to jest aspekt życia na łódce, na przykład taka sytuacja, ale to taka czasami niepewność, która powoduje, że właśnie w nocy może przyjść burza. Albo że stoimy na boi i nagle ta boja, nie wiadomo z jakich przyczyn, jak to możliwe, nagle jest zerwana, albo gdzieś tam i dryfujemy z nią, no to są takie przygody, to są takie właśnie chyba minusy tego. Mi to nie przeszkadza osobiście, nawet uważam, że to jest z perspektywy czasu, wspominam to i to też jest lekcją dla nas, bo to nas i wzmacnia i powoduje, że też się zawsze za każdym sprawdzian taki osobowościowy, jak się zachowujemy, jakie są nasze reakcje. Mhm. I to też są zawsze takie rzeczy, które nie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, tylko ewentualnie jacht jest w zagrożeniu, ale my na nim siedząc, stojąc, nam będzie zawsze, raczej wszystko będzie okej, tak? Więc nie ma. No to, że jesteśmy daleko, no byliśmy tam przez 5 lat na Karaibach, rodzina tutaj. Przez pandemię nie widzieliśmy naszych rodziców przez prawie 2 lata. No to jest taki minus, tak? Gdzie nie wsiądę w samochód i nie pojadę. Wielu z nas w Polsce to nie widziało rodziców przez lata. Właśnie, to jest chyba też to, że dzisiaj spotkamy z znajomymi, mam mniej czasu i taki stały kontakt już raczej utrzymujemy przez po prostu Messenger albo przez różne inne komunikatory. Ale nie, no... My to akurat jesteśmy w 100% zakochani w tym trybie życia i mimo tych wszystkich różnych sytuacji, stresów, przygód, to ja na przykład nigdy nie miałam takiego momentu, żeby żałować tej naszej decyzji i żeby powiedzieć, co my narobiliśmy. Okay. Raczej uważam, że z każdym rokiem absolutnie jesteśmy coraz bardziej zakochani w tym naszym sposobie na życie i wiemy też, I coraz mniej się widzimy w tym, żeby ewentualnie wrócić do starego życia. Tak. To było moje ostatnie pytanie przed tam takimi standardowymi w audycji, to czy planujecie kiedyś zawinąć do jakiegoś portu na stałe? Na razie nie. Nie. Na razie... Na razie podoba nam się coraz bardziej, tak jak Ania mówi i w ogóle... Ale zmienicie akwen, tak? Tak. I właśnie na tym polega. To jest właśnie piękne rozwiązanie domu pływającego, dlatego że w tej wersji, jak masz dom, to możesz, nie pakując dzieci, siedzieć na tej samej kanapie, będąc w dżungli w południowej Ameryce, w Nowym Jorku, na Bahamach, w Polsce, w Gdańsku, na Śródziemnym, na Pacyfiku. Nie ma końca. Życie jest za krótkie, zdecydowanie. I to jest cudowne, to jest piękne.
Okej, słuchajcie, chciałem zobaczyć, troszeczkę lepiej was poznać. My zadajemy takie pytania na koniec audycji, które są podobne. Tu będzie trudno, bo do dwóch osób jest ciężko, ale zrobimy to może krzyżowo, może to zadziała. Czy znacie swoje supermoce? Martku, jaką Ania ma supermoc? Ona ma niesamowitą miękkość, potrafi wejść w każdą sytuację, odnaleźć się w każdej sytuacji. I tak byś zdefiniowała swoją supermoc? Myślę, że tak. Chyba taka elastyczność, potrafi się dopasować. A Bartka supermoc? Taka determinacja. I to, czego ja się od niego nauczyłam, takiej większej wiary, żeby po drodze się nie poddawać. Determinacja połączona z wiarą. Wiara i taka bardziej konsekwencja, tak, żeby to faktycznie Czyli konsekwencja w dążeniu do celu. Okej. Okay. Tak? Tak, tak, ale właśnie to jest fajne, bo my bardzo dużo od siebie się uczymy, ale ta konsekwencja w dążeniu do celu jest połączona również z miękkością. Cały czas tego, co mówiliśmy, cały czas tego, Czyli możesz zmienić tego oceniania, kurs, tak? Że ja mogę spokojnie zmienić kurs, jak poczuję, że coś tu nie gra w tym temacie. Natomiast jeżeli będę cały czas czuł, że coś gra, to mogę ciągnąć 15 lat do przodu tym kursem. A myślę, że taka jego supermoc, takie robienie czegoś na 100%, to jest też, tak bym dodała tutaj do tego talerza jeszcze. To było w ogóle bardzo, bardzo śmieszne, bo to właśnie a propos uczenia się od siebie. Ja się nauczyłem od Ani, że nie wszystko trzeba robić na 100% i się zajeżdżać, bo te ostatnie 5% kosztuje na ogół dwa razy więcej czasu. Czasami ostatnie 20%. Ostatnie nawet 20%. Mam taką kartkę w biurze, better is done than perfect. Tak, dokładnie. A ja ją nauczyłem, w których sytuacjach warto zrobić 100%, bo jeżeli wysmołujesz kilometr kwadratowy dachu i zostawisz jedną dziurkę, to możesz go równie dobrze nie zaczynać smołować. Czyli nie zawsze dany jest better than perfect. Tak. Okay. Zawsze jest wyjątek. Zawsze jest wyjątek. Coś w tym jest. I w łódce jest dokładnie tak samo. Jest wiele aspektów takich, które albo zrobisz idealnie, albo się nie dotykaj, bo po prostu będzie to jeszcze gorzej. Mhm. Czy jest coś, co moglibyście przestać teraz robić, co by wam poprawiło samopoczucie? Czuję się jak ryba w wodzie. Mamy piękny dom. Jesteśmy chyba tak w takim momencie też, że nie. Nie. Wszystko to, co robimy, nasze projekty są naszą pasją, więc To jest ten fajny moment w życiu, kiedy naprawdę już od wielu lat w zasadzie robię to, co kocham, tak? Więc nie czuję, że chodzę do pracy. Ale też wybierasz to, co kocham. Wybieram, oczywiście, tak. Jak naturalnie. Ale teraz czuję już taki totalny luz, taki bycia, ten komfort bycia całkowicie sobą w prawie 100% sytuacji, przy 100% ludzi. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Na pewno nasza relacja jest tu bardzo mocna. To jest taki fundament wszystkiego. To jest bezdyskusyjnie. To, co my przeszliśmy przez 10 lat, to jest podróż warty kilka żyć. I to jest cudowne. To jest takie poczucie spełnienia. A tobie? No takie poczucie... To jest co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? No ja lubię pracować. Muszę powiedzieć coś w ogóle, no ja tutaj faktycznie kocham, po prostu ja bardzo jestem kreatywną osobą i to jest moja... Czy kanał na YouTube to jest ta praca? W ogóle taka kreatywność to też, ale w ogóle i to, czy to robimy warsztaty dla kobiet, albo tworzymy jakieś różne fajne praktyki, które mogą coś na przykład umysł ogarnąć, no to ta nasza kreatywność jest olbrzymia. I no właśnie to taki przykład muszę powiedzieć, bo Kuba miał taką książkę kiedyś i tak miał uzupełnić zdania. Moja mama w swoim wolnym czasie lubi, i były trzy kropki, i napisał, że pracować. Bo to jest wolny czas, tak? No ale właśnie. Dzieci są super obserwatorami, tak? Julian w ogóle to jest dziecko indigo. To jest Budda. On zresztą kiedyś, jak miał 2 lata, to usiadł zresztą tak sobie na skalę nago i wyglądał dokładnie jak Budda. Ale najlepszy numer zrobił ostatnio, bo to jest facet, który jest niesformatowany przez system i po prostu patrzy kompletnie szeroko dookoła cały czas i prawie bez filtrów. I ostatnio ktoś się go zapytał, Julciu, a ty kim byś chciał być, jak dorośniesz? On tak spojrzał się na tego człowieka, tak... Sobą. Dokładnie. Ogóle, to co ci chodzi? Nie? Nie rozumiem pytania, tak? Nie rozumiem pytania. W ogóle to jest głupie pytanie, nie? Jakby ktoś nie chciał być sobą. Słuchajcie, co chcielibyście robić? 3 rzeczy, które każdy z was chciałoby robić za 3 lata, to? To samo. To samo, dokładnie. Wiesz co, bo jest taka heca, że bo to są te pytania z serii, o czym marzysz, co byś chciał robić i tak dalej. Ty wiesz, się widzisz. Fajnie jest. Nie, to nie jest takie pytanie, nie? Ale mamy bardzo dużo spełnionych osób, które odpowiadają w podobny sposób na te pytania. Tak, no bo my po prostu jesteśmy tam, gdzie chcemy być.
I do nikąd nie dążymy, nie gonimy za żadnym króliczek, bo króli już zrobiliśmy z niego pasztet. Wasze plany to jest raczej zmiana akwenów, czy też rozbudowa tego serwisu? Tak, takie lightowe, na zasadzie zmieńmy trochę kolor tapety i to wszystko, nie? Ale dom nam się strasznie podoba, więc nic z nim nie robimy. Pewnie zmieniacie kolor tapety, zmieniacie widok za oknem, tak? No, o to mi chodzi, że zmieniamy jakieś pierdoły, nie? Ale tak naprawdę, tak fundamentalnie to jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. Takie mam wrażenie, ja przynajmniej. To są plany, tak, bo nie da się też, że uważam, że gdzieś tam fajnie to sobie planować, jakiś mały cel postawić, bo jednak wtedy do czegoś mimo wszystko dążymy, ale to nie jest jakiś cel, bo tak droga jest ważna. I tak samo jak właśnie teraz jesteśmy na małym remoncie w Polsce, w chwilowej przerwie od życia na łódce i też bierzemy na przykład w tym momencie to, co super z życia lądowego, ale za chwilę ruszamy dalej, bo wiemy o tym, że jeszcze przez najbliższe parę lat co najmniej chcemy mieszkać na łódce, dopóki wszystko będzie się układało, a jak wiemy, globus jest duży, marzy nam się w końcu francuska Polinezja i gdzieś tam, ale jak już tam popłyniemy, to już pewnie utkwimy to na dłużej. To już nas nie będzie. No, więc mam nadzieję, to już są lata, nie? No właśnie, więc teraz ten remont... Ale tam też odległości są większe, nie? Ogromne. No tak, dlatego ten remont teraz w Gdańsku mamy w miarę generalny, bo jednak jak już popłyniemy na Pacyfik, to będziemy mocno zdani na siebie. Tam nie ma infrastruktury, jesteśmy tam, to przy tym Karaiby to jest metropolia. Musicie mieć nawet wodę, którą będziecie sami desalinować. No właśnie, nie wspomnieliśmy jeszcze o tym w ogóle, tak. Przez cały... No właśnie, najważniejsza rzecz. Rzecz to, że nasz dom jest przede wszystkim eko i jesteśmy... Czyli sami robicie desalinację tak, wody i tak dalej? Tak, no, po pierwsze sami produkujemy prąd, z którego wszystko inne się dzieje. Solary. Tak, od dosłownie w drugi tydzień, kiedy kupiliśmy łódkę, w drugim tygodniu pojechaliśmy, wzięliśmy takiego starego rupiecia, którego dostaliśmy od naszego brokera. Wzięliśmy takiego starego rupiecia i pojechaliśmy po takie cztery gigantyczne panele, założyliśmy je osobiście, własnoręcznie, Ania nawet laminowała. Założyliśmy te panele na nasz dach i od tego czasu mamy tyle prądu. Mamy prąd, mamy wodę, więc od 5 lat nie kupujemy butelek. Tylko jedzenie potrzebujecie. Jedzenie, tak. No i wiadomo, to sprzęt, który to tworzy, tak, ale no i teraz jeszcze takim naszym kropką nad i to jest przejście na elektryczny napęd. Właśnie też tutaj trwają rozmowy z różnymi firmami, żeby trochę nam... Ale to już trochę więcej solarów potrzeba wtedy, nie? No, to już całkiem system. To już okazuje się, że zgłosiły się dwie nawet firmy, które chcą nam ewentualnie solary jakieś takie bardzo nowatorskie założyć, bo temat jest ciekawy, no a nasza łódka jest fajną platformą do tego, żeby się zareklamować też, więc być może tutaj dojdzie do jakiejś fajnej kooperacji. Więc tak na razie, ja też jestem elektrykiem z wykształcenia, żeby było śmieszniej, po technikum elektronicznym, więc policzyłem różne rzeczy i tak mi wyszło, że z tego, co uda się tam polepić na tym dachu w taki całkiem estetyczny sposób, prawdopodobnie będziemy w stanie... Tak, że teraz panele nie muszą być prostokątne, nie? One są prostokątne, ale są kompletnie giętkie, więc możemy tam pokombinować dość dobrze. To wydaje nam się, że będziemy mieli spokojnie na wszystkie nasze dzisiejsze potrzeby, plus elektryczne gotowanie, na które przechodzimy, plus prawdopodobnie trochę klimatyzacji, plus doładowywanie ewentualnie tego dodatkowych akumulatorów, które mają obsługiwać elektryczny napęd. Ale będziemy mieli dwa napędy? Właśnie kombinujemy, żeby zrobić dwa napędy, ale obydwa w centralnym kadłubie. A to wynika z pewnych uwarunkowań na pograniczu hydrodynamiki i elektryki. Słuchajcie, wyjdzie nam 5-godzinny odcinek, jak zaczniemy mówić o technologii. Nie możemy zapraszam wejść. Fanów elektryki, zapraszam na nasz kanał tutaj. Tak. Jeszcze będzie nowy Loving Yacht też na YouTubie. Tak, to będzie kanał dla pasjonatów technicznie. Jachtów, głównie wielokadłubowców. Tam będziemy się dzielić już tą wiedzą ekspertów. Wchodzić pod podkład i pokazywać tak, wszystko. Tak. A mamy nadzieję, że no, uda nam się w Polsce. Oczywiście to budżet jest ograniczony, ale na szczęście pojawiają się różne firmy, które chcą po prostu potraktować jako jakieś wdrożenie na zasadzie, że my to gdzieś pokażemy na YouTubie potem. Innym po prostu właścicielom jachtu, więc to mam nadzieję, że uda się jakoś spiąć teraz przez te miesiące. Tak, ale to jest temat rzeka. Temat rzeka. Mamy też fajny materiał a propos takiego dużego, bardzo znanego producenta tego wielokadłubów. Także też będzie podlinkujemy Sail Oceans i wasze nowe kanały w opisie. Jeżeli będziecie na audio, wy nie macie podcastu, bo to szkoda by było samym dźwiękiem pokazywać te piękne widoki, więc będziecie musieli się na YouTube przerzucić, jeżeli nas słuchacie. Słuchajcie, ostatnie pytanie do każdego z was osobna. Co chcielibyście, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Czasami nie trzeba za dużo myśleć w życiu, żeby zrobić coś wspaniałego, pięknego dla siebie. Ja posilę się cytatem Laski z Chłopaki nie płaczą. Czyli
Jeżeli macie co jeść i macie dach nad głową, to pomyślcie, co kochacie i zacznijcie to robić. I tym cytatem kończymy. Dziękuję wam ślicznie. Dla mnie niesamowicie się nagrywało. Mam nadzieję, że równie dobrze wam się słuchało, co oglądało. Zapraszamy was co czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj swoje życie.